Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Przemysław Wielkarz, jestem redaktorem naczelnym polskiej edycji miesięcznika Le Monde Diplomatique. Bardzo dziękuję organizatorom z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, że zaprosili mnie do tego dzisiejszego panelu w roli prowadzącego. Muszę wam Państwu powiedzieć na początek, że my od jakiegoś już czasu współpracujemy z IGO właśnie między innymi w kwestii TTIP. Uważamy też, podobnie jak Marcin i podobnie jak nasi przyjaciele z IGO, że jest to jedna z najważniejszych kwestii, która stoi dzisiaj przed społeczeństwami obywatelskimi, po prostu przed społeczeństwami Europy, także Stanów Zjednoczonych. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie TTIP bowiem jest bardzo kontrowersyjnym projektem, który stanowi wyzwanie dla praw konsumenckich, dla praw pracowniczych, ale także dla demokracji, zarówno demokracji społecznej, jak i demokracji już w sensie takim stricte politycznym. Stąd nasza tutaj obecność nie jest przypadkowa. Będziemy wraz z IGO między innymi współorganizowali kolejne podobne wydarzenia do dzisiejszego. Już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że w kwietniu, najprawdopodobniej 21 kwietnia, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego będzie się organizowana przez Le Monde, PTE oraz IGO konferencja dotycząca porozumień transatlantyckich. Ona będzie nieco bardziej ekonomiczna na pewno niż dzisiejsza konferencja i dlatego myślę, że warto ją będzie przeprowadzić, bo czas, który mamy na dzisiejsze spotkanie, jest dość ograniczony. Musimy skończyć o godzinie 13, także mamy półtorej godziny. Ja przygotowałem sobie co prawda całe wystąpienie wprowadzające do tego panelu, ale sądzę, że po wystąpieniu Marcina już niewiele jest do dodania i poza tym jest niewiele czasu. Dlatego zacznę może już od takich spraw technicznych i zamienię się już po prostu w prowadzącego ten panel. Będziemy mieli dzisiaj znakomitych gości i specjalistów. Zabiorą głos pani posłanka Lidia Göringer-Dedenberg z Parlamentu Europejskiego. Niestety będzie to wystąpienie, które sobie obejrzymy na ekranie, ponieważ pani posłanka nie dotarła do nas. Nie dotarł do nas także pan minister Boni, który zapowiedział swój udział. Niestety jest dzisiaj w Kijowie, zatrzymał go ważniejsze sprawy. Tak wygląda udział w tej konferencji polskiej klasy politycznej. Natomiast jeśli chodzi o resztę społeczeństwa i ekspertów tak zwanych, no to mamy znakomitą okazję, żeby wysłuchać pani profesor Leokadii Orędziak ze Szkoły Głównej Handlowej, Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, pana profesora Lecha Goraja z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Sławomira Adamczyka z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Może zacznijmy od tworzenia wystąpienia pani posłanki Göringer-Dedenberg. Szanowni Państwo, negocjowane obecnie przez Komisję Europejską Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, w skrócie TTIP, to gigantyczny projekt o potencjale szacowanym na ponad 120 miliardów euro rocznie dla Europy. To mniej więcej tyle, ile wynosi roczny budżet wspólnotowy. Dzięki zawarciu porozumienia amerykański rynek zbytu stanąłby otworem dla europejskich przedsiębiorców, a na naszym rynku pojawiłyby się tańsze produkty zza oceanu, w tym samochody, sprzęt elektroniczny, ubrania i żywność. Aby jednak doszło do całkowitego zniesienia ceł na towary sprowadzane z USA oraz zniesienia barier, które obecnie komplikują relacje handlowe po obu stronach oceanu, należy zharmonizować dziesiątki istniejących regulacji, na przykład dotyczących ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, spożywczego, ochrony konsumentów czy rynku pracy. Kto najbardziej zyska na traktacie? Jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, to nie Niemcy, jak się powszechnie uważa, ale Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia i Hiszpania.
te kraje mają obecnie największą wymianę handlową z USA i napotykają najwięcej barier. Kto może stracić? Według dostępnych nam analiz europejski przemysł metalowy i elektrotechniczny, co powinno być bardzo dokładnie przeanalizowane przez Komisję Europejską, a otwartym pytaniem pozostaje też wpływ TTIP na europejski rynek pracy. Po drugiej stronie oceanu są niższe koszty pracy i energii, co może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność unijnej gospodarki. Jak przedstawia się obecny bilans handlowy pomiędzy Unią Europejską a USA? Unia Europejska eksportuje za ocean więcej towarów, usług, jak i inwestycji. Dotyczy to głównie produktów chemicznych, maszyn ciężkich, produktów agrarnych. Nieco inaczej jest w sektorze energetycznym, gdzie najważniejszym towarem importowanym z USA jest węgiel, na który już teraz nie są nałożone opłaty celne. Unia Europejska sprowadza ze Stanów 103 miliony ton węgla rocznie. W sektorze wytwórczym do największych przeszkód taryfowych należą cła na żywność przetworzoną oraz samochody. Ale i tutaj ogromne znaczenie będą miały ułatwienia pozataryfowe. Weryfikacją będzie objętych niemal 80% transakcji, skutkiem czego może być wzrost PKB w Unii Europejskiej na poziomie od 1 do 4%. Tyle szacunki. Mimo że Komisja Europejska jest już po 8 turze rozmów w sprawie TTIP, dalej my, posłowie, nie za wiele wiemy o konkretnych rezultatach, ponieważ negocjacje toczą się za zamkniętymi drzwiami. Jedynym wiarygodnym źródłem jest dla nas Komisja Europejska, która reprezentuje Unię w tych negocjacjach. Pałeczkę po komisarzu Karlu de Guchcie w nowej komisji przejęła komisarz Cecilia Malmström. Od niej dowiedzieliśmy się niedawno, że w bardzo wielu dziedzinach nie udało się jak dotąd wypracować żadnego porozumienia, a najbardziej kontrowersyjna sprawa mechanizmu Investor State Dispute Settlement, tak zwanego ISDS, w ogóle nie ruszyła z miejsca. Mój frakcyjny kolega Bernd Lange, szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Handlu Zagranicznego, pracuje obecnie nad rezolucją w sprawie dalszych kroków związanych z umową. Parlament chce wymóc na Komisji absolutną transparentność prowadzenia negocjacji wobec nas, posłów w finale akceptujących lub odrzucających umowę. Wspomniany ISDS, czyli zapis zawarty w międzynarodowych umowach handlowych, daje inwestorowi prawo do wszczęcia postępowania przeciwko państwu, na terenie którego prowadzi interesy, w przypadku zmian prawa, które mogą negatywnie odbić się na przyszłych zyskach przedsiębiorstwa. Przykłady? Argentyna przymuszona protestami obywateli zdecydowała się na zamrożenie opłat za energię i wodę. Międzynarodowe korporacje, które straciły w ten sposób szacowane zyski, pozwały tamtejszy rząd, który w efekcie musiał zapłacić im ponad $1 miliard odszkodowania. Australijski parlament przyjął regulację, iż papierosy w ich kraju będą sprzedawane w jednakowych opakowaniach, opatrzonych jedynie szokującymi ostrzeżeniami zdrowotnymi, i mimo, że ustawę zatwierdził tamtejszy Sąd Najwyższy, niezadowolona z obrotu sprawy firma tytoniowa Philip Morris zaskarżyła wyrok, powołując się na złamanie prawa własności intelektualnej na pudełkach papierosów w kwestii ich designu i znaku towarowego. Kary liczone są w setki milionów dolarów. Mechanizm ISDS jest stosowany w przypadku, gdy strona państwowa narusza zasady określone w umowie międzynarodowej, na przykład nacjonalizując inwestycje, czy też ustalając nowe przepisy, które uniemożliwiają dotychczasową działalność firmy, powodując, iż towar wyprodukowany w fabryce należącej do inwestora staje się mniej wartościowy, czy wręcz nielegalny. Wtedy strona pokrzywdzona może skorzystać z ochrony ISDS przed Trybunałem Arbitrażowym. Problem tkwi w tym, że międzynarodowy arbitraż budzi wiele wątpliwości. Przesłuchania są objęte tajemnicą, sędziami są prawnicy, z których wielu pracuje w zainteresowanych sprawą korporacjach, a obywatele, których w efekcie dotyczą konsekwencje konfliktów, nie mogą się bronić i nie mają prawa do odwołania. Czy mamy do czynienia ze sprywatyzowanym systemem sprawiedliwości dla globalnych korporacji? Negocjująca umowę Komisja Europejska naszym zdaniem nie widzi zagrożeń, jakie niesie mechanizm ISDS i zamierza go uwzględnić w dokumencie,
podkreślając, iż jest to również ważne narzędzie do ochrony inwestorów z Unii za granicą. Faktem jest, że jeśli chodzi o wymianę handlową z innymi krajami, mamy już w Unii podpisanych około 1400 umów z mechanizmem ISDS, w tym umowę CETA z Kanadą. Polska ma podpisanych ponad 60 umów z ISDS, co plasuje nasz kraj wśród najczęściej pozywanych w związku z tym krajów na świecie. Przypomnę sprawę holenderskiego Eureko, gdzie 3-letni konflikt kosztował Polskę 27,5 miliona złotych. Kolejną z koncernem Cargill. Po 4 latach sporu przed międzynarodowym arbitrażem w Paryżu Polska łącznie z odsetkami zapłaciła 20 milionów dolarów. Czy z francuskim koncernem medialnym Vivendi, który otrzymał 1,25 miliarda euro za zrzeczenie się praw do PTC. Przepisy ISDS w bilateralnej umowie z USA z 1990 roku plasują Polskę wśród państw najczęściej odpowiadających na roszczenia amerykańskich inwestorów. Znajdujemy się na 7 miejscu po Kanadzie, Argentynie, Ekwadorze, Meksyku, Ukrainie i Kazachstanie. Mając tego typu doświadczenia w sporach z zagranicznymi inwestorami, nasz rząd dalej popiera włączenie ISDS do umowy TTIP. Chociaż mechanizm ISDS proponowany przez Komisję byłby znacznie węższy niż ten w umowie pomiędzy Polską i USA, inne kraje Unii Europejskiej, które mają już umowy z ISDS, ze Stanami Zjednoczonymi, to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja, też nie widzą żadnego sposobu, żeby sprzeciwiać się mechanizmowi ISDS. No cóż. Poza tym są też inne dziwne propozycje w umowie TTIP, które przypominają mi niesławną umowę ACTA, godząc moim zdaniem w wolność słowa i ochronę danych osobowych. Negocjacje trwają, a w Parlamencie Europejskim każdego tygodnia odbywają się kolejne debaty i seminaria z udziałem międzynarodowych ekspertów. Parlament zgodzi się na przyjęcie TTIP tylko, jeśli będzie przekonany, że umowa będzie służyła rozwojowi gospodarki Unii Europejskiej. Ponieważ nie mamy możliwości zmiany treści umowy negocjowanej przez Komisję, a jedynie przyjęcie jej lub odrzucenie, w końcu możemy zawsze odesłać ją ad acta, jak to miało już miejsce w przypadku kontrowersyjnej umowy ACTA. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer do Edenberg. Dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz przejdziemy już do... Szanowni Państwo. Nie, nie będziemy powtarzać tego wystąpienia. Mam nadzieję, że zanotowali Państwo co ciekawsze jego fragmenty. Nie będzie to konieczne. Chcielibyśmy, żeby oprócz wystąpień i może jakiejś interakcji między nami to za tym stoliczkiem był też czas na porozmawianie sobie z Państwem o TIP-ie. Dlatego nie zwlekając, przekazuję głos już pani profesor Leokadii Orędziak. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozumiem, że 15 minut, tak? Jakieś małe. Dobrze. Szanowni Państwo, otóż ta planowana umowa budzi ogromne kontrowersje nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. I może zacznę swoje wystąpienie od stwierdzenia pana profesora Roberta Reicha, University of California, który mówi tak, że dzięki tej umowie amerykańskie korporacje będą mogły wyprowadzić więcej niż dotychczas miejsc pracy za granicę, a sam układ jest według niego koniem trojańskim w globalnym wyścigu do dna, dając wielkim korporacjom i bankom z Wall Street sposób na wyeliminowanie wszelkich przepisów stojących na drodze do ich zysku. I to, powiedzmy, streszcza obawy społeczeństwa amerykańskiego, bo ono, podobnie jak i europejskie, tak samo do tej debaty nie jest dopuszczone. No to, co ja podkreślam, to po prostu wielkie korporacje po obu stronach Atlantyku negocjują ten układ między sobą i dbają o swoje interesy. W każdym razie jest tutaj, tak jak na razie rysuje się te zagrożenia, można je podsumować w ten sposób, że zyski z tej umowy dla korporacji, a koszty dla społeczeństwa. Taki podział. I szczególnie nasz kraj, jako jednak słabszy ekonomicznie w grupie krajów Unii Europejskiej, jest szczególnie narażony na te negatywne konsekwencje, na konsekwencje tej nieograniczonej wprost
liberalizacji, deregulacji i wynikającej z tego prywatyzacji, tak? Czyli ten proces, który Polska weszła ćwierć wieku temu, miałby być kontynuowany mimo jego ewidentnie negatywnych skutków w kwestiach społecznych. W każdym razie ja bym chciała tak ogólnie spojrzeć na tę całą umowę. Nawet gdyby ona nie zawierała tych kontrowersyjnych elementów w postaci chociażby tego mechanizmu ESDS, to i tak po prostu jest ona dla Polski niepotrzebna, niekorzystna i zbędna, bo ten wolny handel, który tutaj rysuje się na horyzoncie, całkowicie wolny handel ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest coś, co Polska powinna wspierać. Po prostu patrząc realnie na to, na jaka jest nasza pozycja i naszych producentów i eksporterów amerykańskich, to w tym pojedynku my nie wygramy. My tylko po prostu poniesiemy koszty. To, co Komisja Europejska zachwala i sama pani profesor Danuta Hübner, to te niższe koszty elektroniki i tak dalej, no to może się zdarzyć oczywiście. Natomiast te ceny, które były może korzystniejsze dla naszego konsumenta, po drugiej stronie mają tą swoją ciemną stronę, to mają ten ciemny efekt w postaci tej konkurencji, która wymusi ogromne zmiany na naszym rynku. I powiedzmy, że tak, będzie to tak, bo nieuchronnie nadejdzie wielka, czy znacznie wzmożona konkurencja na rynku europejskim, podobnie jak na rynku amerykańskim, ale nas, powiedzmy, interesuje to, co się dzieje tutaj. I skutkiem tego będzie, po pierwsze, dalsza presja na ograniczanie płac i praw pracowniczych, bo tak się dzieje, po prostu trzeba, jeśli jest duża konkurencja, trzeba ciąć koszty i będzie kontynuowany zatem ten proces, który już doprowadził do tego, że tak wielka część w ogóle umów w Polsce to są umowy określane jako śmieciowe. W każdym razie, jeśli to pewnie nie wystarczy, tak, ta presja na płace i na prawa pracownicze, bo nie da się ich tak ciąć bez końca, a w związku z tym ta umowa wymusi także proces delokalizacji, inaczej wzmocni go, bo ten proces przesuwania działalności gospodarczej do krajów, gdzie są niższe wymagania i w zakresie ochrony środowiska i wymagania dotyczące praw pracowniczych, to po prostu będzie delokalizacja dalej tej działalności, więc właściwie tak naprawdę ona przesunięta zostanie tam, gdzie te koszty są najniższe i nic na tym nie zyskamy, a po prostu możemy poważnie stracić. Nasz przemysł stanie w obliczu ogromnej konkurencji po tej naprawdę szeroko zakrojonej deregulacji, stanie w obliczu ogromnej konkurencji z krajem, którym normy i standardy są znacznie niższe i po prostu oni się tam już w Stanach Zjednoczonych do tego przyzwyczaili, a my po prostu nie chcemy tego na tak szeroką skalę. W każdym razie Stany Zjednoczone nie ratyfikowały większości z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zatem, już nie mówię tam o związkach zawodowych i prawach do związków w obronie chociażby praw pracowniczych, to szereg innych kwestii jest tam inaczej ujętych. I teraz, mimo że Komisja Europejska przysięga, tak, i zastrzega się, że tutaj właściwie nie redukują naszych praw, bo to, co dla korporacji ma stanowić zniesienie barier, to jest zabieranie nam naszych praw. I mimo że Komisja przysięga, że nic się nie zredukuje, nie zmniejszy, no to przecież ten cały proces negocjacji byłby bez sensu. No bo co by negocjowano? No, negocjuje się to, jak mamy obniżyć nasze standardy. Pewnie będzie tak, że jak my mamy wyższe standardy, to nie Stany Zjednoczone będą je podwyższać u siebie, tylko my będziemy musieli obniżyć swoje, choćby nie wiem co. Nawet jeśli to nie jest wprost negocjowane w tym porozumieniu, to taki będzie tego skutek. Komisja przecież twierdzi, że prawa pracownicze nie są przedmiotem negocjacji. Oczywiście, że nie. Natomiast skutkiem realizacji głównej idei będzie to. Po prostu to ograniczenie praw pracowniczych, bo wolny handel tak ma. Powiedzmy, że właśnie to jest jego istota. Tak jak wiemy, że nie ma darmowych obiadów, free lunch, tak, a free trade, a kto płaci za to? Tak samo ktoś musi za to zapłacić. Dlaczego akurat właśnie my, jako kraj słabszy, musimy na siebie te koszty wziąć? Te kraje, które wyrwały się z biedy, tak, chociażby w Azji Południowo-Wschodniej, to one nie
nie otworzyły się tak od razu, tak, na tę ogromną konkurencję, wręcz przeciwnie, tak, przez lata stosowały i bardzo, bardzo rozsądną politykę przemysłową, która dała im szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. I w związku z tym skutkiem tego dla naszego rynku pracy będzie, powiedzmy, dalsze pogrążanie standardów dotyczących zatrudnienia i utrata miejsc pracy. I tu powołajmy się, proszę Państwa, na doświadczenia układu między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Tak, NAFTA, to nie, w ubiegłym roku świętowano 20 lat tego układu. To jest wystarczająco długi okres, żeby zobaczyć, jak taki układ funkcjonuje w relacjach między krajem bardzo silnym i krajem relatywnie słabym, tak, jak Stany Zjednoczone i Meksyk. Więc no, konsekwencje są powszechnie znane, więc ja tylko w wielkim skrócie powiem, że przede wszystkim dewastacja rolnictwa. Meksyk przed wejściem tego układu w życie sam był niemal samowystarczalny żywnościowo i ze Stanów, powiedzmy, czy w ogóle importował około tylko kilka procent produktów rolnych. Natomiast otwarcie, nieograniczone wprost otwarcie rynku na produkty rolne, silnie subsydiowane ze Stanów Zjednoczonych, spowodowało no, upadek wielkiej masy przedsiębiorców, inaczej gospodarstw, rodzinnych gospodarstw rolnych, masową emigrację tych ludzi, którzy zostali bez niczego do Stanów Zjednoczonych, gdzie stali się, powiedzmy, pracownikami no, podatnymi na wyzysk i zasilili po prostu kręgi tamtejszej biedoty. W każdym razie skutkiem dla rynku żywnościowego w Meksyku jest to, że obecnie Meksyk ponad 40% potrzebnej żywności importuje ze Stanów Zjednoczonych. Czyli najpierw poprzez niskie ceny, które tak oczekują niektórzy tutaj, że oto ta konkurencja wymusi niskie ceny dla konsumenta. W rolnictwie to jest dramat prawdziwy, jeśli doprowadza się przez niskie ceny do załamania produkcji rolnej, bo było to co pewien czas oczywiście interesujące dla konsumentów, że niskie ceny, proszę bardzo, ale jak przyszedł kryzys 2007-2008, kiedy na rynkach światowych ceny żywności dramatycznie podskoczyły, no to wtedy okazało się, że bardzo wielu rodzin meksykańskich nie stać na zakup żywności. Czyli najpierw doprowadzają do tego, że zniszczą rolnictwo, później uzależniają od importu, a później po prostu ludzie nie mają co jeść i poszerzają się ogromnie. Poszerza się ogromnie pole ubóstwa. Zresztą to pole ubóstwa w Meksyku po tych 20 latach uczestnictwa w takim porozumieniu o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi w Meksyku rozszerzyło się nie tylko z powodu rolnictwa, ale także z powodu dramatycznej destrukcji przemysłu meksykańskiego, który siłą rzeczy nie był w stanie tak skutecznie konkurować z przemysłem amerykańskim. Już nie mówiąc o tej rabunkowej eksploatacji przez koncerny amerykańskie złóż srebra, innych surowców, bez dbania o ochronę środowiska. No w Meksyku oczywiście są tacy, którzy na tym skorzystali. No to wąska grupa ludzi tak na tym skorzystała. I różnice, nierówności społeczne bardzo się tam powiększyły. W każdym razie to coś, żeśmy widzieli tam nie tak dawno, że kilkudziesięciu studentów zostało zamordowanych przez policję, to tylko mała kropelka po prostu w tej skali patologii, która powstała w społeczeństwie meksykańskim na skutek tego, realizacji tego rujnującego gospodarkę układu. No i cóż, po prostu to są takie doświadczenia. Możemy na to przymykać oko i powiedzieć, nie, to Meksyk tak miał, a my będziemy mieć inaczej. W każdym razie takie porozumienie o wolnym handlu mocno ogranicza możliwości kraju prowadzenia własnej polityki przemysłowej. A przecież tak bardzo często padają głosy, że chcemy odbudować swój przemysł, tak? Po tym jak w latach 90., czy właściwie od początku lat 90. nastąpiła taka destrukcyjna prywatyzacja rabunkowa i żeby nie powiedzieć gorzej, po prostu i przekazanie znacznej części polskiego przemysłu w ręce zagraniczne, no chcielibyśmy mieć tę bazę przemysłową, bo widzimy na przykładzie Niemiec, że tylko to jest stabilna podstawa do rozwoju gospodarczego. No ale jak mamy to odbudować, kiedy nie dość, że już mamy ogromne konsekwencje, tak, tych procesów transformacji dotychczasowych, to jeszcze idzie następny, tak? I polski rząd z wielkim zapałem walczy o to, żeby jak najszybciej ratyfikować czy podpisać ten układ ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to i powinno być przedmiotem głębszej refleksji. Teraz bardzo krótko o tym mechanizmie ESDS. Otóż Polska ma zawarte te klauzule, czy ten mechanizm w tych umowach dwustronnych. Więc powiedzmy sobie tak.
To, że mamy zawarte takie porozumienia inwestycyjne z wieloma krajami, nie oznacza, że tak musi pozostać, że tak musi być. W ogóle po pierwsze z krajami Unii Europejskiej tak być nie musi, bo to jest sprzeczne z zasadami jednolitego rynku unijnego. I jeśli by rząd polski dbał o polskie interesy, to powinien robić wszystko, żeby Polskę uwolnić od tego neokolonialnego jarzma, bo tak to jest. To jest, powiedzmy, czasem niektóre rzeczy trzeba po prostu nazwać po imieniu. Tak? Ten mechanizm ESDS to jest to sposób taki nowoczesny, współczesny, w białych rękawiczkach wyzysku biednych krajów. Bo oczywiście czasem padają, tak jak Australia, ofiarą może kraje bogatsze czy Kanada. Ale głównie padają kraje słabe. Tak? To jest naprawdę super, hiper wyrafinowany sposób, bym powiedziała, grabienia finansów publicznych tych krajów. Bo inaczej tego nie można nazwać. Jeśli kraj się nie broni, nie stawia oporu, nie walczy o swoje interesy, a politycy nie zajmują się tym, co potrzeba, tylko grzęzną w sporach o byle co, no to siłą rzeczy tamci tylko z tego korzystają. No trzeba po prostu na to spojrzeć z punktu widzenia naszego kraju. Zatem to, co jest teraz, to nie musi pozostać i my powinniśmy walczyć i dbać o to, żeby to zmienić. To, że funkcjonuje to od bardzo wielu lat, to nie jest dowód, że powinno być to dalej tak funkcjonować. To niczym nie uzasadnia. To po prostu ten cały mechanizm, jak pokazują tego liczne przykłady, stał się zwyrodniałym mechanizmem oddziaływania korporacji na suwerenne państwa. I teraz albo społeczeństwo będzie z tym walczyć, albo uzna, no tak, ale tak być musi, no bo przecież korporacje muszą bronić swoje prawa, no co my możemy tu powiedzieć? Oni są ważniejsi. Teraz może słowo na temat tego, co się rysuje na horyzoncie, a mianowicie taka regulacyjna rada współpracy, czy jakby to nazwać, współpraca regulacyjna. To taka nowa instytucja, którą, no jest już oczywiście tutaj, zobaczmy, taki bardzo potężny dokument, projekt, jak ta, to dokument unijny i cały opis tego, jak ta rada miałaby funkcjonować. Czyli to jest taki twór, który oczywiście nie ma go jeszcze, ale powstałby, byłby to twór skupiający, czy gremium skupiające jakichś niewybranych urzędników, czy niepochodzących z wolnych wyborów urzędników unijnych i amerykańskich. Można domniemywać, że będą to przede wszystkim lobbyści interesujący wielki biznes i oni by mieli oceniać i te regulacje, które są, ale w szczególności stawiać tamę regulacjom, które rysują się na horyzoncie, które uznają, że są sprzeczne z duchem wolnego handlu i inwestycji. Więc w istocie byłby tu nadany priorytet interesom korporacji nad interesem publicznym. Władza nieograniczona w istocie dla małej grupy ludzi zupełnie, powiedzmy, no, nie podlegający żadnej kontroli. Chociaż tutaj, jak czytamy te wyjaśnienia komisji, to naprawdę przysięgają, tak? Mówią, tak? Że nie, że tak nie będzie i tak dalej. No, ale czytając te zapisy, to widzimy, że oni bardzo wiele będą mieli do powiedzenia, więc powstaje coś ponadnarodowy twór, który będzie miał władzę ponad państwem, ponad demokratycznymi instytucjami. I może jeszcze tutaj na zakończenie powiedzmy tak, że po prostu po to, żeby móc przeżyć po tym, jak taka umowa miałaby wejść w życie, poszczególne kraje, szczególnie taki jak nasz, kraje słabsze, no będą skazane na dumping socjalny. Już jesteśmy skazani, już po prostu ten dumping trwa, bo Polska spośród krajów OECD jest praktycznie niemal na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracownicze i prawa pracownicze, tak? I dzięki temu po prostu, nie wiem, outsourcing u nas się bardzo rozwija, Polska wielkim centrum outsourcingu usług, to tylko zapłakać można nad tym i to nie jest żaden nasz sukces, to jest po prostu tylko dowód na to, że mamy bardzo niskie płace, że po to, żeby w tym globalnym wyścigu konkurować, no zgadzamy się, czy państwo nasze się zgadza na ograniczanie praw pracowniczych. Więc ten dumping socjalny, który rysuje się na horyzoncie, będzie jeszcze silniejszy, bo mamy do czynienia tutaj z krajem, który przecież w swoim czasie był pierwszym krajem najważniejszym, jeśli chodzi o udział w światowym PKB, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. No i my po prostu chcemy się z nimi zmierzyć. No ja tutaj nieraz stawiam sobie pytanie, dlaczego my tak popieramy, tak? Czy boimy się, że jak powiemy nie, no to oni coś nam w NATO powiedzą nie albo coś, no bo powiedzmy, czy my mamy jakąś niepodległość i suwerenność, że możemy te podstawowe prawa dla naszego kraju bronić, czy nie? Czy po prostu jesteśmy skazani, no to wtedy na co najwyżej trzeba powiedzieć, no po prostu Polska jest kolonią i tyle.
I taka jest brutalna prawda, ale może tak nie jest. No, powiedzmy, że im więcej ludzi wie, na czym to polega, im więcej posłów będzie to widziało, to tym lepiej. No, ja tylko jeszcze zasygnalizuję, że wtedy, kiedy będzie decydował tak Parlament Europejski, a później Parlamenty Narodowe nad ratyfikowaniem tego układu, to bardzo trzeba mocno patrzeć, kto naprawdę lobuje za tym układem. Tak, potrzebna tutaj maksymalna transparentność. I także wśród posłów, tak? Bo żeby nie było tak, że wystarczy przekonać tylko kilku posłów zarządzających klubem, a reszta nawet nie musi czytać, bo jest dyscyplina klubowa i mamy zaakceptować ten traktat. A wielu posłów nie pomyśli sobie, a po co mam czytać ten traktat i jakieś badania nad tym traktatem, kiedy i tak musimy zagłosować, bo w przeciwnym razie nie znajdę się na liście wyborczej w następnych wyborach. No to tak po prostu tak być nie może. Więc tak króciutko bym powiedziała. Dziękuję. W ogólnym wprowadzeniu zajmiemy się takimi kwestiami bardziej szczegółowymi i poproszę Katarzynę Szymielewicz o przybliżenie nam kontrowersji związanych z prawami cyfrowymi w kontekście wprowadzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i cieszę się bardzo, że mogę po pani profesor, ponieważ już mogę teraz uzupełniać ramę, która została stworzona, bardzo dobrą ramę. Pierwsza sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę, o której już mówiła pani profesor, to właśnie to odwrócenie. Ta dwustronność rozumienia barier i ochrony, standardów ochrony konsumentów. My też na to zwracamy uwagę, jako organizacja pozarządowa sceptyczna wobec CTAP, że to, co jest barierą regulacyjną pozataryfową dla firm, bardzo często, czy powiedziałabym z definicji, jest ochronnym standardem dla obywateli i konsumentów. I to dotyczy każdej sfery naszego życia, funkcjonowania, również tej sfery cyfrowej. I to jest fundamentalna sprawa, ponieważ jeżeli TTIP jest reklamowane jako umowa, która coś obniża, to powinno to z definicji budzić niepokój nas, osób, które korzystają z tego, co wygląda na barierę z perspektywy amerykańskiej korporacji. Jest to o tyle wyraźne w sferze, którą zajmuje się kobieca optyką, czyli w sferze ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi, praw cyfrowych, ponieważ jeżeli spojrzymy na prawo europejskie i amerykańskie dzisiaj, to jest w zasadzie odwrócony model. W Europie przyjęliśmy koncepcję taką, zgodnie z którą wszystko to, co nie jest dozwolone wprost przez prawo, jest zakazane, czyli prawo pozwala na pewne rzeczy firmom, ale tylko w specyficznych ramach, na przykład w kwestii ochrony danych osobowych, to są rzeczywiście ramy tak ścisłe, że w zasadzie przepływ danych jest zabroniony, chyba że istnieją wyjątki, te wyjątki bywają szerokie, ale niemniej jednak filozofia regulacyjna jest dokładnie taka, czyli nie można naszych danych przetwarzać bez naszej zgody, bez naszego aktywnego udziału, chyba że prawo to przewiduje, wymaga tego umowa, czy wymaga tego tak zwany uzasadniony interes firmy, ale tak długo, dopóki on nie naruszy naszych praw i wolności. W Ameryce jest dokładnie odwrotnie. Firmy mogą robić wszystko, czego prawo nie zakazuje. Taka jest ta filozofia, zgodnie z którą tylko niektóre obszary, które dzisiaj są regulowane w sposób ścisły, obszary dotyczące prywatności, podlegają ograniczeniom. Cała reszta nie podlega. I te efekty tego już dzisiaj widać na rynku, kiedy sytuacja jest taka, że amerykańskie firmy, które świadczą nam usługi drogą elektroniczną, usługi, które zakładają przepływ danych, dzisiaj nie podlegają europejskiej regulacji, chyba że jak Facebook zdecydują się z własnej woli na umieszczenie spółki córki w Europie, tylko wówczas uruchamia się ta europejska regulacja, ale wobec Google, Amazona, wielu innych potężnych firm, ta europejska regulacja nie ma zastosowania. I efekty tego widać codziennie. Mamy sobie do czynienia, kiedy wchodzimy do internetu i próbujemy, nie wiem, założyć konto na jakimś portalu. Na pewno macie Państwo to samo doświadczenie, którego ja doświadczałam wielokrotnie, że zajmuje mi bardzo dużo czasu zorientowanie się w ogóle w regułach danego serwisu i jeśli chciałabym zapewnić, że rozumiem, co tam się dzieje i mam kontrolę nad swoimi danymi, muszę poświęcić bardzo dużo czasu na analizę regulaminu i na analizę tych wszystkich przełączników na portalu dotyczących prywatności. Mało kto to robi, mało kto ma takie kompetencje i tyle czasu. Nawet ja mam z tym problem, mimo że zajmuję się tym zawodowo. I to jest filozofia amerykańska. To ja muszę o to zadbać. W filozofii europejskiej, poprawnie implementowanej, z czym oczywiście bywa problem, ale to jest inna sprawa, jest odwrotnie. Ja wchodząc na portal polski, czy belgijski, niemiecki, jakikolwiek, mogę zakładać, że on mnie chroni z definicji, czyli dostaje prywatność w pakiecie
i tylko jeżeli ja zdecyduję się na otwarcie szerzej tego okna, przez które moje dane mogą wypływać w celach marketingowych czy innych, to jest moja decyzja. I taka filozofia Markana jest zupełnie obca. To jest tylko przykład w jednej ze sfer, o której rozmawiamy, tego jak inaczej mogłoby to wyglądać, gdybyśmy zdecydowali się na harmonizację, o której mówiła pani profesor. Czyli tak naprawdę równanie w dół, ponieważ ja też nie wyobrażam sobie czegoś innego w sytuacji wyjściowej, kiedy nasz standard jest tu amerykański i stój. Jeżeli mamy się gdzieś spotkać, to musi to wyglądać w ten sposób, bo też nie wierzę, żeby Amerykanie nagle podskoczyli do naszego standardu. Nic na to nie wskazuje. I rzeczywiście Unia Europejska, Komisja Europejska stara się podkreślać, że te wszystkie dobre aspekty wedle Komisji TTIP nie będą wiązały się z odpuszczeniem naszych standardów i taka jest retoryka wokół TTIP, ale to jest retoryka. Jeżeli popatrzymy na konkretne postanowienia, które są powoli negocjowane i wychodzą jakby z tej sfery poufności na światło dzienne, to wygląda to oczywiście inaczej. I mimo tego, że Komisja zapewnia, że nie pojawi się w TTIP żadne porozumienie postanowienie dotyczące przepływu danych explicite, to nie może sobie wyobrazić sensu tej umowy, która ma dotykać takich sfer jak handel elektroniczny, takich sfer jak bankowość, finanse, handel usługami, które dzisiaj oznaczają rzeczy niematerialne, które z definicji oznaczają dzisiaj też dane osobowe, bo na tym polega świadczenie bardzo wielu usług na rynku, bez jednak dotknięcia tej sfery, jaką jest ochrona prywatności. I cokolwiek by Komisja nie mówiła, każdy, kto rozumie, na czym to polega, łącznie z polskim Ministerstwem Gospodarki, podkreśla, że ta sfera będzie musiała być podana regulacji tak czy inaczej. Pośrednio lub bezpośrednio ona tam się pojawi. Widzimy to też w równolegle negocjowanym porozumieniu o nazwie TISA, szerszym, jeśli chodzi o zakres geograficzny niż TTIP, gdzie już pojawiły się właśnie regulacje dotyczące przepływu danych, mówiące mniej więcej tyle, że nie może być barier dla przepływu danych. Czyli jeżeli są firmy, które wchodzą w jakąś relację handlową, albo amerykańska firma wchodząca na rynek europejski, chce używać do tego celu danych, Unia nie może stawiać bariery. W praktyce to znaczy tyle, co mamy dzisiaj, czyli otwieramy rynek dla amerykańskich korporacji, nie stawiając im żadnych barier ograniczających to, w jaki sposób posługują się naszymi danymi, czyli przetwarzają. W efekcie mamy ogromny wyłom europejskiej regulacji, bo nie ma żadnego sensu europejska dobra regulacja taka, której nie muszą przestrzegać najsilniejsi gracze na rynku. To jest dyskryminujące dla obywateli, dyskryminujące dla firm i z czasem będzie na pewno oznaczało presję w dół, bo także europejskie firmy nie będą chciały zgadzać się na wyższy standard, jeżeli konkurenci go nie stosują. Więc to jest fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o prywatność. Tutaj oczywiście ISDS, mechanizm, o którym mówiła pani profesor, ma duże znaczenie, ponieważ nawet jeżeli czegoś nie będzie w TTIP, to ten mechanizm w moim rozumieniu zabezpiecza w pewnym sensie firmy przed podniesieniem standardu przyszłości. Czyli jeśli jest sytuacja taka, jaka jest dzisiaj, że negocjujemy umowę handlową, a równolegle toczą się prace nad podniesieniem standardu ochrony danych osobowych w taki sposób, żeby dotyczył Amerykanów, ale te drugie prace idą wolniej i wdrożenie ich przyjdzie po przyjęciu TTIP, to znowu mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, w której nowe, dobre prawo, które w teorii miało dotyczyć Amerykanów, będzie dla nich bez znaczenia, ponieważ firma, której to dotyczy, Google, Amazon, to przyjdzie powie halo. Przecież tu jest właśnie mechanizm, który chroni mnie przed nową barierą regulacyjną, nie możecie mnie ją objąć. I tego typu klincz wydaje się bardzo dużym ryzykiem. Wydaje się, że wręcz o to chodzi w spowolnieniu prac nad pakietem, który ma podnieść standard ochrony danych osobowych w porównaniu z TTIP. Tego my się obawiamy i tego Komisja nie dementuje. Rzeczywiście wydaje się, że ta krytyka jest na tyle mocna, że nawet Komisja nie jest w stanie jej odbić i na tą obawę jeszcze nikt merytorycznie nam nie odpowiedział. Poza tym, że była ona przyjmowana z kiwaniem głową i stwierdzeniem, tak, rzeczywiście takie coś może się zadziać. Zmierzając do końca, zwracam uwagę właśnie na proceduralne aspekty tego procesu, dosyć fundamentalne, ponieważ tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z nową formą regulacji obszarów danych fundamentalnych, takich jak bankowość, finanse, handel elektroniczny, żywność, oczywiście standardy dotyczące ochrony środowiska itd. Tych obszarów jest bardzo wiele, w sposób, który nie jest demokratyczny, czyli omijamy parlament, omijamy instytucje, które nas reprezentują, nas obywateli, dajemy tą kompetencję de facto ekspertom, którzy negocjują TTIP za zamkniętymi drzwiami, nawet jeżeli dowiadujemy się o tym, bo dowiadujemy się już później, dokumenty, które dostajemy są już wynikiem prac, a nie determinują ich kierunków. No i na koniec pojawia się
de facto obowiązująca regulacja, czyli coś, co będzie wpływało bezpośrednio na nasze prawo, bo taka jest moc umów międzynarodowych. Jeżeli już przyjmiemy, ratyfikujemy TTIP, nie będzie możliwości powiedzenia chwileczkę, mamy polskie prawo, które jest sprzeczne, co teraz z tym robimy. Nie, to będzie za późno, więc w pewnym sensie regulacje bardzo ważne, nowe regulacje, bo o nich wprost jest mowa w TTIP, że powstaną nowe regulacje dotyczące tych sfer, będą przyjmowane w sposób, którego ja nie uznaję za demokratyczny. I myślę, że to jest gigantyczny problem w ogóle umów handlowych, które wkraczają sfery, które nie powinny być negocjowane jako handlowe, bo nie są handlem. Wykraczają daleko poza to, co intuicyjnie rozumiemy jako handel. Wchodzą właśnie w sferę regulowania życia i współistnienia obywateli i firm na konkretnych rynkach. I to chyba tyle tytułem wstępu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli spojrzymy na ruchy społeczne i na ten narastający opór wobec TTIP, który się buduje dzisiaj w Europie, także w Stanach Zjednoczonych, to widać, że taką najważniejszym segmentem tego ruchu, tej mobilizacji oddolnej przeciwko porozumieniom transatlantyckim są związki zawodowe. W Polsce ruch związkowy właściwie w tej kwestii, można powiedzieć, śpi w dalszym ciągu. Niewiele się zdarzyło podczas demonstracji, które odbywały się już w Polsce w sprawie TTIP. Właściwie organizacje związkowe były niemalże niereprezentowane poza drobnymi wyjątkami. Tymczasem w Europie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Być może jest to spowodowane tym, że kwestie związane z zagrożeniami dla prawa pracy, dla praw związkowych, praw pracowniczych, dla rynku pracy, które niosą ze sobą nowe regulacje proponowane przez TTIP, są po prostu w Polsce nieznane i zarówno działacze związkowi, jak i zwykli pracownicy nie są świadomi skali zagrożeń, które wiążą się z przyjęciem tych porozumień. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy tutaj Sławomira Adamczyka z Solidarności. Poproszę go o kilka zdań na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie też początek jakiejś współpracy między IGO a Związkiem Zawodowym Solidarność w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony na taką konferencję, bo uważam, że współpraca związków zawodowych z pozostałą częścią społeczeństwa obywatelskiego to jest klucz do sukcesu w budowaniu siły tego społeczeństwa. Mikrofon bliżej poprosimy, bo słabo słychać. Teraz lepiej? Tak dobrze? Świetnie. Także dobrze, już nie będę się powtarzał. W każdym razie jeszcze raz powiem, bardzo fajnie, że tutaj jestem. Od razu nawiążę do tych słów, że związki zawodowe w Polsce milczą na temat TTIP. To nie do końca jest tak. Inna sprawa, że związki zawodowe w tej chwili są skupione na walce o to, o czym wspomniała pani profesor w swoim wystąpieniu. Na walce o godne wynagrodzenia dla świata pracy, gdyż prawdą jest, że przynajmniej od kilkunastu lat dynamika wynagrodzeń w Polsce, realnych wynagrodzeń, zdecydowanie nie nadąża za dynamiką produktywności. Także nie powinniśmy dać się oszukiwać tym słupkom wzrostu płac nominalnych. Trzeba patrzeć na to, jak się zło z pracy realnej ma do wzrostu poziomu produktywności. Także cały czas próbujemy konkurować z tą przewagą komparatywną, o której wspominała pani profesor, i dlatego stąd te nerwowe, zdecydowane reakcje związków zawodowych, które następują po wielu latach nawoływań, oczekiwania, że rząd, ale także organizacje pracodawców przystąpią do realnego dialogu, na przykład nad tym, żeby stworzyć funkcjonujący system rokowań płacowych w Polsce. Bo w ten sposób można rzeczywiście doprowadzić do tego, że dynamika płac będzie rosła. Ale przechodząc do TTIP. Dlatego może nie jesteśmy tak widoczni na poziomie krajowym, ale swoje robimy. I również zwracamy uwagę politykom na to, jakie jest nasze stanowisko. Mówię w tej chwili o swoim związku, o Solidarność. Przywołam tutaj pismo, które wystosowaliśmy do posła Adama Szenfelda na początku tego roku, który zajmuje się koordynowaniem prac Platformy Europejskiej w Europarlamencie dotyczącym TTIP, gdzie wskazaliśmy wyraźnie, jakie jest nasze stanowisko, czego oczekujemy od TTIP i w jakim przypadku nie będziemy mogli tego zaakceptować. Ponieważ to stanowisko pokrywa się generalnie ze stanowiskiem całej Europejskiej Centrali Związkowej, więc za chwilę je zreferuję. Ale zacznę od tego, że Europejski Ruch Związkowy
nie jest zasadniczo przeciwny przeciwko budowaniu jakiegoś porozumienia o wymiarze transatlantyckim. Co więcej, no widzielibyśmy to jako pewnego rodzaju szansę odbudowania równowagi światowej zakłóconej po zniszczeniu porządku z Bretton Woods w latach 70., prawda? Kiedy widzimy, że na świecie wyraźnie narasta nierównowaga między kapitałem a pracą, która przejawia się w sposób bardzo, bardzo wyraźny, żeby przywołać tylko ostatni raport Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dynamiki płac, nierówności płacowych na świecie. Raport, który został niedawno opublikowany. Widać, że ta brak równowagi między kapitałem a pracą przejawia się bardzo konkretnie w poziomie wynagrodzeń, w różnicach w poziomie wynagrodzeń. I dlatego stworzenie czegoś, co mogłoby zaproponować taki, jakby to powiedzieć, złoty standard, ale trochę inny. Standard polegający na tym, że zapewniamy wzrost warunków życia i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku. Na obszarze, który no, wypracowuje więcej niż połowę globalnego PKB i generuje 1/3 światowego handlu, no to mogłoby być takie wzorcowe, modelowe rozwiązanie dla reszty świata. Jakaś próba przywrócenia równowagi. Dlatego my nie mówimy nie dążeniu do czegoś takiego. Natomiast no, wydaje się, że mówimy o zupełnie innym porozumieniu niż to, które jest teraz negocjowane. Gdyż no, rozwój wypadków nie napawa optymizmem. Tutaj była mowa bez wątpienia moich przedmówczyń. Muszę powiedzieć, że my jako związki zawodowe, w tej chwili prezentuję głos europejskich związków zawodowych, jako całości, tutaj nie ma różnic. Jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje, bo zaczyna nam się to cała układanka porządkować. Działania Komisji Europejskiej z ostatnich lat dotyczące motywowane walką z kryzysem i walką z biurokracją, ale de facto torujące drogą TTIP, czyli deregulacji, a więc przegląd dyrektyw dotyczących BHP pod kątem uproszczenia ich. Tak zwany smart regulations, czyli próba wyrzucenia tych regulacji niepotrzebnych. Cała inicjatywa REFIT, mająca na celu skompilowanie pewnych regulacji unijnych, przede wszystkim właśnie z obszarów socjalnych i prawa pracy. No to wygląda na takie czyszczenie drogi dla TTIP, które w tym momencie jest postrzegane jako porozumienie czysto ekonomiczne, które de facto porozumieniem czysto ekonomicznym nie jest, bo niesie ze sobą poważne skutki społeczne i skutki socjalne. To nam się cały czas próbuje przekazywać, lobbować. No, tutaj bardzo silnym lobbystą na terenie Polski jest Konfederacja Lewiatan, gdzie się pokazuje nam raporty przygotowane dla Komisji Europejskiej o tym, jakie będą pozytywne skutki ekonomiczne wprowadzenia TTIP dla każdej rodziny. Tak? To jest zapewne znane dla każdego z Was, że to raport CEPRU przygotowany dla Komisji Europejskiej 540 euro na rok średnio czteroosobowa rodzina w Unii Europejskiej dzięki temu zyska. Co to jest 545 euro na rok średnio dla czteroosobowej rodziny? W ogóle nie jest znana metodologia tych badań, natomiast to oznacza, że jeden człowiek będzie mógł sobie kupić dodatkowo jedną filiżankę kawy więcej na tydzień w Warszawie. Bo to jest gdzieś mniej więcej już tak cena 2-2,5 euro. To jest cena, powiedzmy, kawy w Warszawie. Tak? No, to miałby być ten pozytywny skutek finansowy. Jeżeli chodzi o skutki w dziedzinie zatrudnienia, no tutaj są opinie tak rozbieżne, jak rozbieżne są opinie różnych instytutów. No w każdym razie optymistyczne opinie mówią, że to wygeneruje ponad 1,5 miliona miejsc pracy w Europie. No ale mamy też opinię, która bardzo poważnego źródła, pochodzącego z współpracującego z Ministerstwem Gospodarki Niemiec, że to wygeneruje raptem w ciągu 15 lat po wprowadzeniu 124 tysiące miejsc w Europie. No to co to jest 124 tysiące miejsc pracy w Europie wobec bezrobocia przekraczającego 24 miliony. Także o co tak naprawdę chodzi? To już było powiedziane. Tak naprawdę chodzi o utorowanie drogi korporacjom ponadnarodowym. Gdyż one są winne zakłóceniom równowagi między pracą a kapitałem. W tej chwili chodzi, żeby im drogę utorować. Z tego powodu europejskie związki zawodowe bardzo jednoznacznie informują Komisję Europejską, instytucje europejskie, Parlament Europejski, że tylko i wyłącznie możemy rozmawiać na temat TTIP
w sytuacji, kiedy uwzględnione zostaną trzy warunki sine qua non, czyli takie, których nie pozwolimy odrzucić. Po pierwsze, nie dla ISDN. Dla ISDS. To już było powiedziane dlaczego i nie będę się powtarzał, ale w każdym razie z punktu widzenia związków zawodowych sprawa jest jednoznaczna, ponieważ to niepotrzebnie tylko winduje kapitał ponadgraniczny do statusu równego suwerennemu państwu. I to jest absolutnie niedopuszczalne. Obserwujemy na całym świecie działania zmierzające do sprywatyzowania międzynarodowego prawa pracy i naprawdę tego typu negocjacje nie powinny się jeszcze do tego przyczyniać. Także to jest oczywiste. Druga sprawa, ochrona usług powszechnego dostępu, czyli tych usług publicznych, które nie mogą być traktowane na zasadzie komercyjnej. Ochrona to znaczy wyłączenie ich z negocjacji, nie wprowadzanie ich do negocjacji z jakimiś klauzulami, które wskazują na to, że będą podlegały jakiejś specjalnej ochronie, tylko w ogóle włączenie ich z negocjacji. Nie mogą podlegać negocjacji, w przeciwnym razie, jeżeli się pojawią, może nastąpić dojść do ograniczenia roli władz publicznych jako tego regulatora, który wpływa na wykorzystanie tych usług w obszarze środowiskowym czy socjalnym. No i trzecia sprawa, co dla nas jest istotna, to jest to, co nazywamy labor charter. To się nie pojawia w treści w negocjacjach labor charter. W każdym razie chodzi o wszystkie kwestie dotyczące pracy. Czyli na czym to polega? No to już coś powiedziała pani profesor. No, trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Istnieją zasadnicze różnice w poziomie standardów, zwłaszcza jeżeli chodzi o zbiorowe prawo pracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ile w Europie bardziej lub mniej, ale próbujemy realizować pewne zasady europejskiego modelu społecznego, no w Polsce raczej mniej, to w Stanach Zjednoczonych no, sytuacja jest dość katastrofalna, ponieważ tam tak naprawdę, jeżeli chodzi o zbiorowe prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych, mamy do czynienia z sytuacją, która została zakonserwowana na początku zimnej wojny. Kiedy to wprowadzono ustawy Tafta-Hartleya, które bardzo ograniczały działalność związków zawodowych i potem nigdy nie udało się tego odkręcić. Dopiero za czasów Obamy, za czasów pierwszej prezydencji trochę to ruszano, trochę wzmocniono uprawnienia związków, ale w dalszym ciągu ta różnica jest wyraźna. Na dodatek do tego mamy brak ratyfikacji jakiejkolwiek konwencji, kluczowej konwencji MOP-u. No to jest fajne, wszyscy mówią, no tak, Stany Zjednoczone, one tak, nie się boją, nie mogą się, tak się ograniczać prawem międzynarodowym, wszyscy tak traktowaliśmy to łagodnie. No można było to traktować łagodnie wcześniej, chociaż to nie było wcale miłe, no ale w sytuacji, kiedy ma nastąpić znaczące zwiększenie przepływu biznesu, usunięcie wszystkich przeszkód dla przepływu biznesu, to również pewne standardy pracy muszą być wyrównane. I to jest nasze stanowisko, ratyfikacja 8 kluczowych konwencji MOP-u, przede wszystkim tych dwóch dotyczących praw do tworzenia związków zawodowych i prawa do rokowań zbiorowych. To jest kwestia też stosowania się do wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych, do deklaracji MOP-u też dotyczącej tej kwestii. Chodzi o to, abyśmy tą pozycję wyjściową mieli wyczyszczoną, jeżeli w ogóle miałoby dojść do podpisania TTIP. To jest na szczęście też podkreślone w stanowisku Parlamentu Europejskiego, które zostało przyjęte w 2014 roku. To będzie sprawa bardzo delikatna, już wiemy. Negocjacje na temat tego rozdziału, który by to zawierał, zaczną się dopiero w kwietniu. Oczywiście należy się obawiać, że Amerykanie to natychmiast odrzucą, ale w każdym razie to jest nasz warunek. Cieszymy się, że mamy Parlament Europejski po swojej stronie, zobaczymy co dalej. Bo to jest też kwestia, będę już kończył zaraz, ale to jest kwestia jeszcze tego, z czego pracownicy europejscy są dumni, znaczy reprezentacja pracowników europejskich, czyli cały prawnie zagwarantowany na poziomie ponadnarodowym system informacji i konsultacji w firmach ponadnarodowych, czyli te europejskie rady zakładowe. Coś, co udało się osiągnąć, to jest, działa, bardziej lub mniej działa, ale w każdym razie mamy prawie 1500 tych europejskich rad zakładowych. I to są rzeczywiście fora konsultacyjne, które w wielu przypadkach pozwalają zabezpieczyć prawa pracowników. No czegoś takiego nie ma w Stanach Zjednoczonych. Na dodatek mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy korporacje amerykańskie, które mają europejskie rady zakładowe i amerykańscy pracownicy tych korporacji pozbawieni są tych uprawnień, które posiadają ich koledzy w Europie. Jak na przykład w GM, General Motors, prawda? Polscy koledzy z Solidarności są członkami Europejskiej Rady Zakładowej GM,
Natomiast w tej Europejskiej Radzie Zakładowej nie mam przedstawicieli pracowników amerykańskich. No to jest jawna dyskryminacja pracowników po tamtej stronie oceanu. No jeżeli mamy znieść bariery dyskryminujące biznes, no to trzeba też patrzeć na to, co się dzieje po stronie pracowników. Także taka jest nasza opinia. Generalnie zaczynamy mieć wrażenie, jako związki zawodowe, wrażenie wielkiego oszustwa i tego, że szansa, którą mogłoby się stać stworzenie takiego porozumienia, szansa dla osiągnięcia stabilizacji w wymiarze globalnej, no gdzieś tam ucieka i wręcz przeciwnie, zaczynamy mieć realne zagrożenie tym, że cały europejski model społeczny, jakikolwiek był on w tej chwili mało stabilny, zacznie się walić kompletnie. Nie jest to dobra wiadomość dla Polaków, nie jest to dobra wiadomość dla polskich związkowców, nie jest to dobra wiadomość dla polskich pracowników, ale nie jest też dobra wiadomość dla polskich biznesmenów. Jeżeli zostanie ESD wprowadzone, to na pewno głównym pokrzywdzonym tym wszystkim będzie polski biznes, rodzimy biznes. Prawda? Ale przez to wszyscy. Jeżeli będzie na tym tracił. Tak samo, jeżeli dojdzie do czegoś, do zniesienia w dużym stopniu barier pozataryfowych, o których mówiła pani profesor, o czym mówiła pani profesor, to nastąpi spadek zatrudnienia zarówno w filiach korporacji amerykańskich w Europie, jak i odwrotnie. No, mamy trochę tych filii w Polsce. Także nie patrzmy na to, co tutaj przekazywała pani europoseł Lidia Geringer, dotyczącą tego jakichś takich wielkich wzrostów PKB. One są też tam gdzieś brane z głowy, bo tam oczywiście według tego to Wielka Brytania miałaby mieć 9% wzrostu PKB na skutek wprowadzenia TTIP, tylko nie wiadomo skąd się znowu to się wzięło. Oczywiście, bo z kolei z innych badań innego instytutu wynika, że owszem, Anglia też by wprowadziła, ale to byłoby to 3% wzrostu PKB. Czyli to są wszystko dane takie nie do końca uzasadnione metodologicznie. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie zysk, ponieważ, co jest istotne, i to chciałbym powiedzieć, jest jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca tego, że w ramach ograniczeń regulacyjnych, o czym już wspomniałem, o przeglądzie dyrektyw BHP-owskich, może dojść do daleko idącego bezpieczeństwa pracowników w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. I tego się bardzo obawiamy. Może to tutaj wstęp. Dziękuję bardzo. I ostatni z obszarów, o których chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj, w tej pierwszej rundzie, czyli rolnictwo i kwestie gospodarki żywnościowej. Poproszę pana doktora Lecha Goraja o kilka zdań na ten temat. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie organizatorom. Cel szczytny i idea bardzo, bardzo chlubna jakiejś standaryzacji traktowania człowieka człowiekiem, prawda? I to prawo człowieka do godnego życia i godnego odżywiania miał mieszkaniec Afryki, krajów południa, krajów bogatej Europy Północy i różnych. Pan minister tutaj dobrze zna, pracując kiedyś w problemach europejskich, prawda, że ta troska, o jaką chodziło Europie, mocnym potencjałem, to przypomina mi się takie przestrzeżenie w ostatnich dniach funkcjonowania, w tych chwilach kanclerza Kohla, żeby politycy europejscy nie pomyśleli o ograniczaniu potencjału wytwórczego żywności, tylko zastanawiali się, jak rozgrywać politycznie przesuwanie tej żywności dla osób i organizowanie dobrej na zasadzie fair wymiany z innymi potrzebującymi narodami, państwami. To była taka, no niestety nie posłuchano tego. Co się wydarzyło? Ja reprezentuję ten sektor, pracuję w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mamy bardzo mocny wgląd w sytuację rolników europejskich, bo ja będę chciał troszkę z punktu widzenia rolnika europejskiego, nie tylko bardzo tak tu przyziemnego, że nasza chata z kraja i mówiąc o rolniku polskim, bo on też jest członem tego. Mamy na sali również koleżankę, która lobuje, czy jest delegatem do Kopa Kodrzeka. Właśnie czy te działania, które realizują firmy lobbystyczne, ale w tym dobrym znaczeniu z punktu widzenia producenta rolnego, jest rzeczywisty producent tego modnego kierunku, bardzo dynamicznego, jakim jest drób. Szef związków producentów drobiu w Polsce. Także
słuchają, cieszę się, że skorzystali z zaproszenia i przyszli. Także mamy tutaj, śledzimy to, jak wiadomo. Ten sektor jest bardzo ważny. Można pozbawić się, tak jak Stany Zjednoczone. Był czas, że w ogóle nie było montaży i produkcji telewizorów w Stanach Zjednoczonych. Wszystko poszło do Meksyku i daleko. Została tam, jak myślałem, ci firma Z-Night w szczątkowej formie. Teraz nie wiem, jaka jest sytuacja. Z żywnością niestety nie da się alokować i produkować tylko w jednym miejscu. Ją trzeba. Człowiek jest bardzo związany z produkcją żywności. Nie można, tak jak 6 milionów motków można wytworzyć w jednym miejscu, mając pewne zasoby i pewną organizowaną logistykę, o tyle z żywnością, z mlekiem, szczególnie z tymi podstawowymi produktami, tak się nie da. I co teraz, co się stało, co może się wydarzyć? Po pierwsze, przykład, jeśli ktoś śledził nasze porozumienie, które miało być asymetrycznym porozumieniem umowy stowarzyszeniowej Europa-Polska, jako kiedy kandydowaliśmy do status członka Unii Europejskiej. Z powodu słabej organizacji naszego państwa okazało się, że asymetryczna, która miała być z korzyścią dla Polski, relacja handlowa, wolnego handlu, powiedzmy, ze zniesionymi barierami, okazała się działająca asymetrycznie, ale na niekorzyść Polski. I stąd dochody rolników spadły do 20 paru % średniego wynagrodzenia w Polsce. Taki, teraz mówimy, że rolnicy tak dużo zarabiają, ale oni odrabiają tą katastrofę ekonomiczną, jaką ponieśli w czasach tych przedstowarzyszeniowych. O tym trzeba pamiętać. I co się teraz dzieje? Rozmawiam obecnie liberalizacja. Okej. Okay. Zróbmy, jeśli to jest pan, już tu koledzy i pani profesor mówiła, jeśli robimy liberalizację, to musi to dotyczyć tych samych zasad i dotyczących każdego. Zasad przesuwania ludzi, prawda, warunków. A my co mamy obecnie w Europie? Na rolnika europejskiego jest nałożony szereg ograniczeń czy standardów, które musi pod kątem, ile ich kosztowało dostosowanie do standardów. Okazało się, że to jest jeden roczny dochód rolnika. Czyli to, żeby spełnić te standardy narzucone przez organizacje europejskie, czy ten standard, dobre, prawda, można mieć, tylko to od razu musiał pójść w taki wysiłek inwestycji. A teraz kolejne ograniczenia, jakie państwo też mówią z punktu widzenia ludzkiego, ograniczenie na środowisko, dyrektywa azotanowa, prawda. Dalej, szczegółowe ewidencjonowanie zużycia środków chemicznych. Czyli to te w ramach oddziaływania gospodarstwa na środowisko. Kolejna sprawa, która mówimy tutaj, liberalna gospodarka. Słyszycie państwo, rolników w tym roku w Polsce czeka zapłacenie 80 groszy kary za przekroczenie limitu produkcji mleka. Bo kiedyś ustawiliśmy sobie bardzo niski pułap, 7 miliardów litrów, później to się podwyższyło. I teraz, kiedy mamy sytuację dramatyczną, rolnicy europejscy będą musieli zapłacić karę za przekroczenie limitu, która nie spowodowała dewastacji rynku. Mamy problemy teraz, rolnicy ci dostali uderzeni z innej sytuacji. I to są z powodu transakcji czy ograniczeń wymiany z handlu z Rosją między innymi, ale nie tylko. Kolejna sprawa, która nam się szykuje, to jest to, i to w Polsce są bardzo zmienione różne zdania. Na razie Komisja obroniła, Europa się obroniła przed GMO, ale to jest to wyzwanie. Czy żywność? Czy my możemy sobie pozwalać na różnego rodzaju manipulacje genetyczne i czy my wiemy o skutkach? Ja nie jestem specjalistą, nie znam. Wiemy, że to będzie po prostu z firmy, korporacje amerykańskie tutaj są bardzo aktywne w tym zakresie. No i kolejna rzecz, która znowu mówiąc o jakiejś taniej żywności, czy niby żywności, o tak zwanej naturalnej, mamy traktowanie środkami chemicznymi i białkowymi, hormonalnymi produktów zwierzęcych, pochodzenia zwierzęcego, prawda? Już nie mówiąc o takich rzeczach, bo to jest używanie związków hormonalnych do regulacji laktacji krów, prawda? To są tego typu rzeczy orzeczone. Czyli mamy szereg wyzwań takich, które Europa być może tu będzie miała, no ten problem, rolnik europejski będzie miał trudny problem. To już widzimy obecnie, bo kapitał nawet europejski inwestuje w krajach Ameryki Łacińskiej, na Ukrainie,
po to, aby wytwarzać produkcje rolne bez standardów, jakie ciążą na rolników europejskich. Jest wielki krzyk, nie ograniczajcie nam importu, no bo jesteśmy Europejczykami. To jest kapitał europejski, prawda, zainwestowany, ale że w tamtych krajach, prawda. To jest właśnie likwidacja, czy też naruszanie zasad wolnej konkurencji. No i teraz, jak wszyscy w jakimś momencie oceniali, że globalizacja to jest panaceum na sukces, na szczęśliwość, okazało się, że teraz słyszymy, że to nie jest tak naprawdę dobre w przypadku gospodarstw rolnych, powiedzmy sobie, producentów rolnych w tym przypadku, bo ja o tym chcę, na innych się nie znam, nie będę mówił. Ale widzimy dramatyczną zachwianie równowagi partnerskiej pomiędzy rolnikiem a partnerem, który kupuje i przetwarza jego produkty. Ten partner się umacnia bardzo kapitałowo, są to korporacje właśnie. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, czy słyszeliście, żeby któryś z rolników, ale któryś z małych przedsiębiorców wygrał z korporacją, z biurem prawnym korporacji. To nawet sądy nie mają takich specjalistów, nie stać ich na to, żeby zawalczyć, prawda, z biurem prawnym korporacji, bo to się nie da. Kolejna rzecz są grupy lobbujące na rzecz korporacji. Mają bardzo, bardzo silny wpływ na tworzenie prawa, regulacji w poszczególnych krajach, szczególnie w krajach bardzo słabo zorganizowanych. No, podam Państwu taką, jeśli to nie, jeszcze mam czas. Dlaczego? No po prostu te jednostki państwowe i sądy mają słaby kadr, prawda? W tym znaczeniu w porównaniu do kadr korporacyjnych, tych wysokich specjalistów, to są ze światowej półki, znających case'y, czy wykorzystujących pewne case'y. Jaki jest przykład takiego oddziaływania lobbystycznego? Proszę Państwa, rolnik polski nie może sprzedać w wolnej sprzedaży bezpośredniej więcej niż za 7 tysięcy w skali roku. Ta ustawa jest 3 lata procedowana. Jeszcze ona nie jest gotowa. Państwo, tu dużo osób jest zaangażowana w tą sprzedaż, dążąc do dobrej jakości, nawiązywanie kontaktów z rolnikami o wysokiej reputacji, cechujących tym morale, prawda, że robią dobry produkt po to, żeby dla dzieci, żeby to było dobre. No niestety nie tak to się daje. Kolejna sprawa, jaka odbiła się echem, była dyskutowana, siła korporacji przemysłu tytoniowego i piwowarskiego. Wyobraźcie sobie, że pozostawiono dopłaty bezpośrednie dla tytoniu i dla chmielu. Co to oznacza? To, że będzie tańszy surowiec, dający ulgę korporacjom w konkurencji znowu jakiejś tam międzynarodowej. Tym korporacjom, które działają u nas w Polsce. No i żeby już nie przedłużać, mamy jeden taki przykład działania, szczytny, prawda, produkcja organiczna, ekologiczna. Chwalimy się teraz, produkcja organiczna, na której tej produkcji składa się bardzo biedna osoba, wędrują nam na eksport do bogatszych klientów. Są państwa, tak jak pani powiedziała, o silnych demokracjach, o silnych rządach, dbających o to, że ten produkt jako produkt pełniejszy, ja nie wierzę zdrowy, bo każdy produkt musi być zdrowy, on może być szkodliwy lub nieszkodliwy, ale pełniejszy, prawda? Idzie przede wszystkim dla grup priorytetowych, czy tych wrażliwych, dla dzieci do przedszkola, dla ludzi do szpitala. Tam się kieruje pomoc publiczną, a nie dla najbogatszego. To są te przesterowania, o których należy pamiętać. Jeśli będą jakieś pytania, nie chcę przedłużać Państwa czasu, bo rozumiem, że to jest tylko taki fragment, ale bardzo ważny z uwagi na to, że my się, o ile już można chyba będzie się pomalować i mieć jakąś własną produkcję fotowoltaikę, jakąś energię, tam naładować sobie komórkę, o tyle jeszcze nie można chyba się pomalować i asymilować, żeby mieć produkt odnawialny do własnej egzystencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy tam jeszcze około 15 minut, także proszę Państwa o pytania, jeśli macie. Podam mikrofon. Dariusz Szwed, Zielony Instytut.
Katarzyna Szymielewicz w pewnym momencie, wydaje się, z mojej perspektywy powiedziała rzecz kluczową. Mianowicie, że TTIP nie jest negocjacją umowy handlowej. I tu jest pytanie do Państwa o to, czy w strategii dotyczącej lobbowania różnych zapisów, bo to jest bardzo szerokie porozumienie i zgadzam się z Państwem, że ono tak naprawdę dotyczy pewnej cywilizacyjnej relacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a z drugiej strony Stanami Zjednoczonymi. Czy w strategii, którą będziemy dzisiaj w ciągu dnia omawiać, jest także ten element, który mógłby sprowadzić te negocjacje na zupełnie inny tor, nie na tor handlowy. Dlaczego tak? Bo handlowe umowy są pod zupełnie innym reżimem niż inne umowy międzynarodowe, bo one są w ramach Światowej Organizacji Handlu od wielu dekad wyłączone z takiej demokratycznej kontroli. Zawsze mieliśmy z tym problem, w ogóle z umowami handlowymi. I często jest tak, że próbuje się upchnąć różnego typu negocjacje w ten reżim handlowy, bo wtedy negocjują w zasadzie najczęściej jakieś departamenty w ministerstwach, nawet parlamenty narodowe nie mają zbyt wielkiej wiedzy na temat tego, co się negocjuje. I to samo jest w Polsce od lat. Czy ten element Państwo też rozważali, żeby przepchnąć, czy w ogóle w Unii Europejskiej jest taki nurt, żeby przepchnąć całe TTIP na jakieś inne tory negocjacyjne? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę jeszcze o ręce w górę osoby, która chciała zabrać głos. Zbyszek Łukasiak, Polska Partia Pilotów. Ja mam takie pytanie co do tych prognoz, bo tak mnie... Znaczy przyznam się, że nie prześledziłem tego dokładnie, ale skoro negocjacje są tajne, to na jakiej podstawie są te prognozy robione? I teraz jeszcze dodatkowo, nie tylko tajne, no ale poza tym to są negocjacje, czyli one tam, te zasady się zmieniają. Tak? Czyli z czego jakby, jaka jest metodyka tych badań i tego prognozowania? Dziękuję. Tadeusz Makulski, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Nasz głos właściwie tutaj wpisuje się w tematykę podnoszoną przez pana doktora Goraja. Chodzi o zrównoważony łańcuch dostaw w przemyśle spożywczym, a szczególnie ukierunkowany na sytuację drobnych wytwórców z krajów globalnego południa. Tutaj nam bardzo po drodze jest ZIGO, zresztą bardzo dziękujemy za pojawienie się znaku certyfikacyjnego Fairtrade, jednego systemu certyfikacji. Państwo macie okazję herbatę ze sprawiedliwego handlu również tutaj kosztować. Problem ten pojawia się również w negocjacjach TTIP, to znaczy sytuacja drobnych wytwórców z globalnego południa i zagrożenie dla istniejących praktyk w tym zakresie. Ja powiem zresztą, że ona jest analogiczna często do drobnych wytwórców w Polsce. Brak dostępu do rynku, brak koncentracji kapitału, niewytwarzanie wartości dodanej w miejscu pochodzenia produktu. To są podstawowe bolączki, z którymi borykają się też nasi producenci. I poszukujemy formuły, w jaki sposób wydobyć ze społeczeństwa obywatelskiego głos, który jasno krystalizowałby te problemy i dostarczał naszym politykom, szczególnie na forum Unii Europejskiej działającym, dostarcza argumentów do prezentacji stanowiska. I tutaj widziałbym jakieś alianse ze środowiskami, które pan doktor reprezentuje. Na marginesie bardzo martwi nas, bo podejmujemy już od wielu lat próby dialogu i próby zainteresowania europosłów tematyką sprawiedliwego handlu, tematyką pomocy rozwojowej, tematyką globalnego południa. Bardzo mizerne zaangażowanie i tutaj obawa i apel do państwa kierowany, pytanie wręcz, w jaki sposób pobudzić to zainteresowanie. Już sam fakt, że dzisiaj nikt nie zaszczycił tutaj tego spotkania. Mamy jeden głos posłanki w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. 3 europosłów współpracowało z nami. Dzisiaj w zasadzie nie można mówić o takiej współpracy. No bardzo mnie to martwi. Dziękuję. Dziękuję. Marek Grela, już się przedstawiałem na poprzednim spotkaniu. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie, jak się robi tego, ponieważ pracowałem 12 lat w Brukseli. To jest po prostu impact assessment. Obowiązkowa procedura w przypadku zgłoszenia przez komisję procedury. I to robią firmy zewnętrzne. I robiły dwa instytuty. Co one robią? Układają model. Jeśli ktoś z ekonometrą miał coś wspólnego, to wie, jak się układa model. Model nie mówi, jak będzie, tylko co wyniknie, jak się wstawi różne zmienne przy pewnych warunkach. Otóż założono spełnienie wszystkich warunków. I stąd wyszła ta 400 ileś.
Wiecie Państwo, widziałem wszystkie modele w swoich czasach. Zostawmy to. Taka firma udowadnia, że warto ten wysiłek podjąć. Natomiast co będzie na końcu? Ja myślę, że będzie nie tam, ile było wzrostu w procentach. Czytałem ostatnio, nawet parę dni temu, bo oczekiwania, trzeba powiedzieć, zeszły bardzo w dół z TTIP, żebyśmy też nie straszyli czarnym ludem, że to będzie między 0,1 do 0,2%, więc to są symboliczne rzeczy. Natomiast będzie rozkład różny, że niektóre kraje skorzystają więcej, drugie mniej skorzystają, będzie neutralne. Ja myślę, że w przypadku Polski będzie neutralne. Ale bardzo mi się podobała tu wypowiedź pana Adamczyka, bo powiedział tak, no spójrzmy na to jako szansę, bo przecież Polska się nie zamknie. My musimy sobie zdobyć miejsce w tym, tych zmianach na rynku światowym i spojrzeć trzeba na to, gdzie mamy szansę, a przede wszystkim, co zawsze było naszą słabością w Unii Europejskiej, zdefiniowania szczegółowych interesów. My mamy zawsze w różnych sprawach ogólnych. Coś ogólnego powiemy. Natomiast to, co mnie zaskakuje, że w Polsce było bardzo mało analiz biznesowych. Ja chcę powiedzieć tak. Ja zgadzam się z tymi pańskimi uwagami, ale spójrzmy na dwie rzeczy. Mamy drugi produkt naszego, czy dziedzina naszego eksportu, to są samochody i części samochodowe. Otóż my jesteśmy oczywiście poddostawcą dla Niemiec. Ale tu w tej dziedzinie pracują dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce. I zwiększenie eksportu niemieckich samochodów, bo tu cła są dość wysokie, a poza tym są te ograniczenia pozataryfowe, to jest szansa. Inna sprawa, na przykład czwartym polską dziedziną są meble. Będzie obniżenie ceł na drewno i produkty przemysłowe. Są szanse. I trzecia szansa, trzecia dziedzina. I tu zająłbym takie troszkę popatrzeć pozytywnie w rolne produkty. Powiem dlaczego. Przykładem niech będzie Korea Południowa. W pierwszym roku mamy układ o wolnym handlu. Niemcy miały 2 miliardy euro nadwyżki, a Polska 2 miliardy deficytu. Głównie dlatego, że Koreańczycy przysłali części do montowanych rzeczy. Teraz się sytuacja zmienia. Też mamy bardzo wysoki dochód. Ale zaczęliśmy eksportować, czego my nigdy do Azji nie eksportowali. Produkty spożywcze, na przykład wieprzowinę. Przecież Azja to jest potężny rynek. No, odpadł moim zdaniem na lata rosyjski rynek, ale my uzyskujemy za tą samą, powiedziałbym, wagę czy ilość produktów ceny dwukrotnie niższe jak Irlandia i czterokrotnie niższe jak Francja. Musimy mieć tą wartość dodaną. Trzeba budować markę, to zajmie trochę czasu, ale to są dla nas szanse. Jeszcze ostatnia sprawa. W tym TTIP żeśmy nie tylko patrzyli na korporacje. Korporacje, czy będzie TTIP, czy nie będzie, korporacje sobie poradzą. I każdy o tym wie. Mają metody politycznego nacisku, finansowe, inne. Natomiast co jest szansą z TTIP? Mały i średni biznes. U nas w Polsce ten mały i średni biznes właściwie nie eksportuje. To jest minimalna część produkcji. W Niemczech bardzo duże małe i średnie firmy, również rodzinne, które są firmami globalnymi. Ale są też takie w Polsce. Na przykład mamy o dużej wartości dodanej firmy produkujące kosmetyki. Ja bym tego nie lekceważył, dlatego że te firmy mają pewne nadzieje. I co? Było tu spotkanie z Amerykanami jednej z firm pod Warszawą z ambicjami eksportu na rynek amerykański. Okazało się, że tylko 25% produktów tej firmy jest zaliczane w Stanach Zjednoczonych jako kosmetyki, a resztę jako takie paramedykamenty. Objęte zupełnie inną regulacją. I oczywiście, że trzeba w sprawach regulacyjnych współpracować. Bo czas współczesny, świat współczesny jest to czas współpracy regulacyjnej. No, pan doktor tutaj doskonale wie, że na przykład w FAO mamy kodeks alimentariusz, dobrowolną współpracę normalizowania w skali dziesiątków czy nawet setek krajów. Także spójrzmy na to, bardzo mi się to podoba. I ostatnia rzecz w sprawie tych pani Szymielewicz powiedziała, moim zdaniem bardzo ważną rzecz, tylko ja troszkę w innym kontekście powiem. Ja nie widzę wielkich szans na to, że przejmiemy normy amerykańskie, bo różnica nie wynika od technicznej strony, ale kulturowej. Otóż w Europie nie będzie GMO, to może być w Azji rewolucja cała, zielona rewolucja była na GMO oparta. I są różnice kulturowe. Czy jeśli idzie o jakość żywności,
Europa, ponieważ tak dużo produkuje, ma taką tradycję, dobrze, że tu nie nastąpią zmiany. I to oczywiście Amerykanie mają tego świadomość. To jest z tymi kurczakami. Ale też nie może być Europa prowadzić polityki hipokryzji. Otóż, jak wiadomo, nie importuje Europa kurczaków płukanych roztworem chloru, prawda, bo to jest uznane za szkodliwe, a sama nie importuje, ale eksportuje takie, tylko do krajów trzecich, nie do Europy. Więc też trzeba tutaj troszkę, żeby nie było... Ale nie płukane chlorem. Może pana zaprzeczamy. Ale firmy, ja nie mówię o Polsce, tylko że niektóre firmy europejskie na rynki trzecie. Nie wolno tego stosować w Europie. No Amerykanie podawali konkretne firmy. Ja nie jestem specjalistą, więc nie chcę wchodzić, ale... Ja nie uprawiam lobbingu, bo ja jestem pracownikiem naukowym, zadaję pytanie. Także chcę powiedzieć, że... ja chciałem tylko się ustosunkować do tego. Dziękuję bardzo. Tutaj miałem jeszcze jedną rękę. Dzień dobry, Jerzy Kenik, Stowarzyszenie Kultura i Demokracja Civis. Ja jeszcze dwa słowa chciałem się odnieść do tego, co pan Marcin mówił na początku, bo chodziło o to słowo wstępne, w którym państwo nie brali udziału, ale dosyć istotne, ponieważ ono pokazuje pewne niebezpieczeństwa, które to TCIP czy TCIP niesie ze sobą. I to, jak pan wcześniej mówił, bardzo istotne, że to nie jest umowa o wolnym handlu, to jest umowa o czymś więcej. Ja przypomnę, że powinniśmy wziąć pod uwagę nasze doświadczenia związane z wejściem do Unii Europejskiej, która też nie była umową o wolnym handlu, nie była umową o wolnym przepływie ludzi i usług i kapitału, ale była jednak też pewnym elementem zmiany kulturowej. Ja przypomnę, że to nie jest tak, że jak żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to nasi policjanci przestali brać łapówki, tylko Niemieccy brać zaczęli. Ja przypomnę, to też powinniśmy wziąć jako doświadczenie, ponieważ przypomnę strategię lizbońską, którą Unia Europejska sobie ustanowiła w 2000 roku, stawiając sobie za cel w 2010 dogonienie gospodarki Stanów Zjednoczonych, po czym w 2010 stwierdzono, że w zasadzie żeśmy nie dogonili, ale za 10 lat na pewno zrobimy to skutecznie. I gdzie jesteśmy, cały czas widzimy, więc po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na źródła tych wszystkich elementów, które w tej chwili są obawami przed TCIP. Źródłem tych elementów, czyli to te umowy, które, o których pan Marcin mówił, które przegrane sprawy między innymi krajów takich jak Polska, one wynikają przede wszystkim z tego, że ktoś podpisał tą umowę. Eureko tu było przywoływane. Ja przypomnę, że jakby praźródłem tej sprawy z Eureko to jest podpisanie przez jednego z ministrów rządu Jerzego Buzka umowy, która potem dostała, z której rząd się wycofał i skutek był taki, a nie inny. Więc to praźródłem jest właśnie ten element. I druga sprawa, na którą chciałbym państwa zapytać. Czy ta umowa TCIP nie spowoduje, że tak jak w przypadku Unii Europejskiej, zmieni się jakby ciężar, moment, ten ośrodek stanowienia prawa? Ponieważ u nas 90% praw w tej chwili musi być uzgodnione z dyrektywami Unii Europejskiej. I czy w tym przypadku ta umowa, która nie jest tylko umową handlową, nie będzie też takim źródłem zmiany tych praw? Dziękuję. I ostatnie pytanie. Wszyscy się wypowiadają bardziej niż pytają, ale ja będę miał pytanie, tylko krótko się przedstawię. Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia, także Partia Zieloni. Także mowa o politykach, no to też Społeczny Komitet Poparcia dla Ani Grodzkiej i chcę wyraźnie powiedzieć, że w jej programie jest sprzeciw wobec tej umowy. I chcę powiedzieć tak, że proszę państwa, no o czym my tu mówimy? No mówimy o podkręcaniu turbokapitalizmu, prawda? O ciągnięciu tego świata na dno przez tą umowę. To jest tam, ten cytat pani profesor był bardzo dobry, prawda? Jak zrobić, żebyśmy jeszcze szybciej, prawda, poszli na dno? I moje pytanie właściwie to jest do organizatorów trochę, że zabrakło mi tutaj w tym panelu, bo było o pracy, o informacji, o gospodarce, ale zabrakło mi ekologii. No, z uważnym rozwoju jakby trzeba na tą ochronę środowiska, na ten glob, na tę naturę spojrzeć, przyrodę. To, co pani powiedziała o skutkach dla Meksyku, gdybyśmy się przyjrzeli temu, co się wydarzyło tam, jeśli chodzi o przyrodę, prawda? To przejście globalnego przemysłowego rolnictwa amerykańskiego z GMO, z pestycydami, zdewastowało pewnie przestrzeń przyrodniczą, pozbawiło tych rolników miejsca, prawda, ale spowodowało kompletny dezastrę, prawda.
jestem przekonany, to na to są na pewno raporty. Do pana mam, jako do rolnika, prawda, ja trochę skakałem, bo mnie kolega powstrzymał, Szwed, bo nie mogłem wytrzymać, jak pan to mówił. Pan jako doktor powinien mieć jakieś pojęcie o tym, co to jest GMO. Mamy taki film Polskie Gówno, prawda? Jeśli chodzi o dwie technologie amerykańskie, które są bardzo mocno tu lansowane od prezydenta, prawda, przez ostry lobbying międzynarodowy dyplomatów, to można prześledzić. Czyli GMO i gaz łupkowy, czyli fracking, prawda, wydobycie gazu metodą szczelinowania, to jest amerykańskie gówno. To są technologie, które po prostu kompletnie nie oglądają się na człowieka, nie oglądają się na przyrodę. Są genialnie lansowane, że w opinii społecznej są lansowane jako cudo, zbawienie, prawda, emerytury i tak dalej, jeśli chodzi o łupki. Natomiast technologie to są zupełnie nieprzyjazne, nieprzebadane, albo przebadane, gdzie są wskazania, że są jakby nie godzące jakby w przyrodę i zdrowie, powinny być zahamowane, zaprzestane, co większość zresztą krajów akurat szczęśliwie europejskich zrobiło. Jakby, ja mam pytanie, znaczy do tych skutków rolnych, żeby jednak nie patrzeć przez pryzmat, tylko powiem dlaczego, króciutko jeszcze, na sam koniec. Dlaczego ważne jest, prawda, co się stało z tymi rolnikami w Meksyku, ale ważne, co się stanie z tymi rolnikami. Pan mówi o towarowych rolnikach, czyli 200-300 tysięcy, ale rolników mamy jakby 1,5 miliona gdzieś tam, z tymi małymi działeczkami. I dla nas, prawda, ekologów, biorąc pod uwagę, że ten Titanic, prawda, zmierza właśnie na swoją górę lodową, jak się wydarzy katastrofa energetyczna, o której pewnie Marcin Popiewicz może dwa słowa powiedzieć, za 10 lat i zabraknie ropy i się zacznie to wszystko sypać, to ci rolnicy, te 1,5 miliona rolników, to będzie pewien ratunek dla nas wszystkich, prawda? Dla nich i być może dla nas. Czyli zachowanie pewnej struktury, zarówno, nie wiem, samowystarczalności energetycznej, cudo, dzisiaj się udało zrobić pewien wyłom w koncernach energetycznych, przeszła poprawka prosumencka. I drugie, zachowanie tej rozdrobnionej struktury rolnej dla Polski, to jest być może na wypadek katastrofy energetycznej, która nastąpi, proszę Państwa, jak dwa razy dwa. Tak jak nastąpiła w 2008 katastrofa związana z rynkami finansowymi, nikt tego nie mówi, prawda? Że te banki się tak napną, że to strzeli. Ten świat musi jakby strzelić. Ja się tą mową mniej martwię, po prostu bardziej się martwię teraz, jak my się powinniśmy przygotowywać do tego, że właśnie nastąpi kryzys globalny, zaczynający się od finansów albo od energetyki, ale jak na ile, prawda, to nasza gospodarka musi kooperować ze światem, ale jak szybko powinna się przygotować w tej chwili do samowystarczalności. No i tu zabrakło mi, jak mówię, tych obecności ekologów i tego głosu i stąd pozwolę sobie trochę szerzej powiedzieć, no i spojrzenia na rolnictwo całościowo, nie tylko na to, czy to jest produktywne, czy nie, czy te kurczaki, prawda, dają nam zyski, czy nie. Jakie skutki są tych kurczaków? Ile tam pestycydów Państwo w to pakujecie? Co my jemy właśnie? No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jedno zdanie o kurczakach jeszcze, proszę Państwa. Ja to chciałam powiedzieć, właśnie w odniesieniu, co pan powiedział, że spotkałam się z przypadkiem, że dziewczynka, która ma 1,5 roku, znaczy zaczęło jej biust rosnąć. Od kurczaków. Zrobiła sensacji na koniec. Teraz spróbujemy bardzo krótko odpowiedzieć na pytania. Dobrze. Może w odwrotnej kolejności nie zaczynaliśmy. Czy od pana Sławomira zaczniemy? Dobrze. Dziękuję za te pytania. Nie, to pan. O, przepraszam. Myślałem, że w odwrotnych. Proszę, proszę, proszę. Tak, żeby pana uspokoić, żeby pan nie wyskoczył z tej sali. Znaczy, ja nigdzie nie wyraziłem poparcia, tak sądzę, chyba że mi się coś przemknęło, poparcia dla GMO, tylko powiedziałem o tym, że będzie Europa może być ulec naciskowi potężnego oddziaływania po prostu, żeby to wprowadzić, ale ja się zgadzam, mimo że nie wiem, nie znam się, nie wiem, jakie są czynniki. Ja bym panu jedną taką rzecz pod rozwagę dał. A jeśli my dopuszczamy, że mamy nuggetsy, tak zwane produkty z pochodzenia z mięsem drobiowym, w którym jest zero mięsa drobiowego, a jest tylko folia białkowa, prawda, wytwarzana. Mamy wiele. Dlaczego często w etykietach u nas, które będą za chwilę zabraniane, tam jakoś podany jest produkt wykonany z 60% mięsa, albo jakaś tam, albo szynka z 80 paru. Czy to jest. Mamy to. To jest zmartwienie również producentów, dostarczycieli produktów żywnościowych, że próbuje się omijać pewne rzeczy w miarę
w myśl pogoni za zyskiem. I to jest to całe nieszczęście, ale z drugiej strony teraz zróbmy tą przymiarkę, tą metodę alokacji. Dlaczego Amerykanie tak zeszli ich naczelną polityką chroniącą ich przed rewolucją? To jest dostęp najbiedniejszych do żywności, często tymi mechanizmami używani dolarów żywnościowych, prawda? To są po to, żeby nie było głodujących ludzi w Stanach Zjednoczonych. To jest ta polityka, taka jest przybrana polityka. U nas są strefy ubóstwa, mamy pewien problem z tym, z dostępem do żywności i to jest pytanie cywilizacyjne. Jeśli mamy taką relokację ludności z terenów wiejskich, zmiana, tworzymy olbrzymie aglomeracje sztucznych tworów, jakimi są miasta, prawda? Teraz zapewnienie tym ludziom żywności, a z drugiej strony mamy coraz mniej producentów, czy utrudniane życie dla producentów tej właśnie żywności, dobrej, jakiejś tam, jak my ją mówimy. Zdrowej to nie bo to musi być, prawda? Ale czy to jest rzeczywiście ten kierunek, który on powinien być w jakiś sposób? Neoliberalizm powiedział, nie ma dochodu, nie ma produkcji, prawda? Bo nie interesuje się. Pan bardzo słusznie powiedział, są pewne zagadnienia społeczne, które muszą zapewnić ludziom wyżywienie w godziwym standardzie i tutaj powinien być egalitaryzm, prawda? Z tym, że jeśli ktoś ma większe dochody, no to może go stać na bardziej luksusowy, ładniejsze opakowanie, ale wiadomo, że każdy powinien w tym mam. I po to jest rola rolników i to rolnicy się nie tylko proszą, żeby im nie przeszkadzać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Adamczyk. Ja też może tak pokrótce odnoszę się do tych pytań, na które potrafię coś odpowiedzieć. Czyli pytanie Zielonego Instytutu, czyli przesunięcie negocjacji na inny tor. To jest bardzo trudne, bo to one mają własną dynamikę i muszę tak, jak do tej pory, to główny głos, który był wysłuchiwany, to głos biznesu. Jak nowa komisarz Malmström zgodziła się na ujawnienie, znaczy nie tyle nie treści, ale generalnie harmonogramu wszystkich konsultacji, bo ten harmonogram prowadzonych konsultacji też był tajny, to się okazało, że ponad 90% dotychczas prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji z innymi środowiskami to były konsultacje prowadzone z biznesem. Reszta to były konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskich, z trzecim sektorem. Przede wszystkim biznes, czyli widzimy, jak trudno to skierować na jakiś inny tor, natomiast ja mogę się wypowiedzieć dać w imieniu związków zawodowych i konkretnie na tego kierunku, który my przyjęliśmy na poziomie europejskim, w Brukseli, czyli my cały czas podkreślamy, że kwestie pracy, kwestie socjalne, one muszą się przebijać przez całe porozumienie. I w szczególności tym istotnym rozdziałem jest rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju, który jeszcze nie jest negocjowany. I tam powinny te kwestie pozaekonomiczne być tak uwypuklone, żeby było widać wyraźnie, że od nich jest uzależnione funkcjonowanie całego porozumienia, ale to też dotyczy ujęcia w tym rozdziale kwestii ekologicznych, na temat których my się też wypowiadamy, bo przecież wiemy, że jest pewna rozbieżność między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi na przykład o protokół z Kioto, prawda? Także to też nie podnosi się tego, ale my jako związki zawodowe mówimy, niezależnie od dyskusji na ten temat protokołu Kioto naszego wewnętrznego w tym kraju, na poziomie europejskim mówimy, że trzeba wziąć pod uwagę to, w jaki sposób obie strony potencjalnego porozumienia będą stosować się do tego protokołu. To jest to a propos tej ekologii. Polska Partia Piratów. No, negocjacje tajne, tak. One były tajne, są tajne, będą tajne. Na szczęście, tak jak powiedziałem, nowa komisja, znaczy nawet nie nowa komisja, ale nowa komisarz do spraw handlu, pani Malmström, ma zupełnie inne podejście niż jej poprzednik, Karel van der Gucht. Także między innymi na skutek kierowanych do niej próśb, oczekiwań ze strony związków zawodowych, te efekty tych rozmów stają się coraz bardziej przejrzyste. Czy wiadomo, że mandat negocjacyjny nie jest ujawniany, natomiast wiadomo, co w którą stronę mniej więcej co idzie. Jest pewien poziom przejrzystości zapewniony. Także tutaj jest to trochę lepiej funkcjonuje, bo za czasów van der Guchta to było straszne, jak zgodził się pod presją związków zawodowych i organizacji trzeciego sektora na przeprowadzenie publicznych konsultacji, to potem był bardzo zdziwiony, że tak dużo odpowiedzi napłynęło. I w ogóle wszystkie odpowiedzi to są wyglądają jakby spod tej samej ręki wyszły. No bo oczywiście odpowiedzi generalnie wskazywały na to, dotyczyły ISDS i były wyraźnie przeciwne ISDS. Także po raz pierwszy
komisarz Unii Europejskiej jakoś strasznie był negatywnie zdziwiony, że tak aktywnie społeczeństwo europejskie zareagowało na konsultacje. Także są tajne, ale są możliwości wpływu i no oczywiście, ale tak jeszcze raz powtórzę, największe możliwości lobowania ma biznes i z tego korzysta. To jest teraz skąd te informacje, tutaj pan Marek Rela mówił, oczywiście impact assessment i tak dalej, były zamówione przez komisję, te twierdzy, liczby, które się pojawiają, to były dwa studia zamówione przez komisję i w zasadzie cytuje się cały czas, tylko tam jest kilka scenariuszy nakreślonych i komisja generalnie w ramach promocji cytuje tylko ten scenariusz optymistyczny, czyli ten optymistyczny, który wcale taki nie jest taki, tak dużo nam nie daje, ale nie mówi się o tym, że scenariusze bardziej realistyczne dają jeszcze mniej. Oprócz tego były jeszcze... Tak jest. I krótko. Zabrakło zrównoważonego rozwoju, to już mówił pan doktor. Ośrodek z tego nieprawda. To wszystko właściwie. I tylko jeszcze jedno zdanie dotyczące tego, co powiedział pan Marek Rela, jeżeli chodzi o to, że brak analiz prowadzonych przez polski biznes dotyczący tego. Trudno mówić o analizach prowadzonych przez polski biznes, bo te dwie branże, o których pan wspomniał, to one są pod kontrolą biznesu niemieckiego, właśnie przemysł meblarski i przemysł samochodowy generalnie w zasadzie, no częściowo niemieckiego, jeżeli chodzi o samochody, ale generalnie zagranicznego. Także sądzę, że te analizy są prowadzone, ale są prowadzone za granicą naszego kraju dotyczące skutków, gdyż polski rząd nie raczył od czasów początku transformacji prowadzić w ogóle jakiejkolwiek polityki przemysłowej w odniesieniu do sektorów sprywatyzowanych. Także niech pan nie liczy na to, że takie analizy się pojawią. Dziękuję bardzo i oddaję głos Katarzynie Szmielek. Dziękuję bardzo. Słuchając komentarzy, żałuję, że tak dużo czasu zajęliśmy my swoim gadaniem, bo to jest najciekawsza część tego spotkania, ale mam mało czasu, więc tylko trzy rzeczy. Odnośnie tego, czy to będzie nowe źródło prawa i czy rzeczywiście TTIP zastąpi pewne fragmenty regulacji. No, dokładnie tak i to staram się podkreślić w mojej pierwszej wypowiedzi, że tego nawet się obawiamy. W zupełnie innym trybie, które no, trudno porównać z pełnym typem demokratycznym, powstają de facto nowe regulacje, ponieważ dużą częścią TTIP są nowe regulacje, tak zwane nowe reguły, a nie tylko harmonizacja istniejących czy zniesienie barier, jakkolwiek by je nazywać. Więc to jest poważny problem i dokładnie tego należy się obawiać. Ad vocem tego, co powiedział Dariusz Szwed i tej propozycji przesunięcia negocjacji na inny tor, ja rozumiałam tę propozycję jeszcze trochę inaczej, czyli pytanie, na ile możemy urealnić zakres negocjacji i powiedzieć wprost, że to nie chodzi tylko o handel, czyli są dwie możliwości, prawda? Możemy albo ograniczyć, idealna dla mnie byłaby taka, że ograniczamy negocjacje tylko do tego, co jest handlowe w tej umowie, na przykład do rzeczywiście zniesienia ograniczeń, jakie dzisiaj prawo przewiduje i polskie, amerykańskie przy wchodzie na rynek. O tym można byłoby rozmawiać, chociaż pani profesor powiedziała już wyraźnie, dlaczego pewnie i to nam się nie opłaca, ale abstrahując od tego, że to się nie opłaca, to byłoby handlowe. No w TTIP jest dużo więcej rzeczy, które nie są stricte handlowe, dotyczą właśnie sfer regulacji jako takich i gdyby to można było z umowy wyłączyć, miałoby to pewnie większy sens i może ta droga jest do wymyślenia. Droga druga, czyli takie urealnienie zakresu negocjacji, mówienie wprost, że to nie chodzi tylko o handel, no mnie osobiście nie zadowala, bo widzę tutaj rzeczywiście większą przejrzystość i większą uczciwość, ale ten sam problem, o którym mówiłam chwilę temu, czyli to, że powstaje nowe źródło prawa w sferach, w których negocjacje handlowe nie są w ogóle dobrym sposobem na prowadzenie wyłomu w istniejących standardach. Więc ja bym w tym kierunku nie szła. I wreszcie trzecia rzecz, któryś z panów komentował, że nie boi się tak bardzo tego obniżenia standardu, bo mamy kulturę europejską, która na pewne rzeczy nie pozwala, na przykład to, że odrzucimy jedzenie niższej jakości. Nie byłabym tak optymistyczna. Wydaje mi się, że szczególnie w sferze cyfrowej ten standard jest niewidoczny. On jest zaszyty w warunkach umów, w tym jak są skonstruowane usługi i naprawdę nie liczyłabym na to, nie chciałabym na to liczyć, że konsumenci w swoim krytycyzmie czy przyzwyczajeniach wynikających z kultury odrzucą pewne usługi, bo będą czuli intuicyjnie, że są dla nich złe. Myślę, że jednak tutaj pewien protekcjonizm państwa jest skazany. Nie polegałbym tylko na kulturze, bo obawiam się, że to nas za daleko nie zaprowadzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo i profesor Leokadia Orejcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więc tak, może taka konkretna rzecz to, że Stany Zjednoczone kokietują Europę, czy nawet Polskę, że oto będą sprzedawać gaz łupkowy bez ograniczeń, tak, i w ten sposób jakoś uniezależnimy się od Rosji. Więc to w ogóle takie mamienie, tak bym to określiła, ponieważ wcale nie wiadomo, ile czasu Stany Zjednoczone będą jeszcze ten gaz wydobywać, zważywszy na ogromne skażenia środowiska, które nastąpiły i na ogromnych obszarach niedostatek pitnej wody. W końcu społeczeństwo amerykańskie też na to spojrzy i zobaczy, że tego się nie da tak długo ciągnąć. Więc my w
pogoni za tym mirażem, po prostu no, poświęcimy się, a w końcu i tak tego nie będzie, tego całego gazu. Teraz co jeszcze? Otóż ci, którzy tak mówią, że to jakieś tam polskie firmy kosmetyczne czy jakieś tam będą coś sprzedawały na rynek Stanów Zjednoczonych, tak się może zdarzyć, tak, że jakieś 5, 10 czy nawet 100 firm będzie sprzedawało na rynek amerykański, a dzisiaj to tego nie robi. Ale jakie koszty poniesiemy za to jako społeczeństwo, dając tej grupce takiej nielicznej po prostu szansę, żeby oni tam sprzedawali. Wszyscy będziemy musieli się poświęcić, po prostu jest to niesprawiedliwe, po prostu nie stać nas, by zderzyć się z tym wielkim gigantem, po prostu nas to nie stać i idziemy na pewną śmierć, no taka jest brutalna prawda. Te opracowania, które komisja zamówiła siłą rzeczy, no, wspierają tą całą ideę liberalizacji, ale są też inne, tak, które przy zastosowaniu innej metodologii pokazują, że nie tylko nie przybędzie miejsc pracy, tylko będzie wielka utrata miejsc pracy. Tak? W tych opracowaniach przedstawionych przez komisję nie mówi się o kosztach społecznych, bo tego tak naprawdę no, na jakimś tam etapie trudno wyliczyć, ale po prostu mechanizm jest znany i to wiadomo, jak to się robi, jak to się dzieje, że taki liberalizm powoduje dramatyczne koszty społeczne. Więc jak się to pomija, no to oczywiście jakieś tam wychodzą, jak widać, nawet wcale nie takie duże zyski i one przypadną korporacjom, one nie przypadną gospodarstwom domowym. Więc nie ma sensu tego tak rozszerzać. Już nie mówiąc o tym, że nawet te bardzo takie lobbingowe opracowania są w istocie też nieznaczące, tak naprawdę pokazują ten cały handel. Czyli tak, handel bardzo wzrośnie, ale korzyści dla ludzi nie. No to kto przechwyci te korzyści? I tak ogólnie rzecz biorąc, tak, pytanie, dlaczego, jeśli są tajne negocjacje, to na podstawie czego prognozujemy te negatywne efekty? Ponieważ znamy mechanizm. To, co ujawniono stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku, pokazuje, jak szeroki jest zakres tych negocjacji, obejmują dosłownie wszystko, mimo że próbuje się coś tam stwierdzić, że nie jest objęte, ale jeśli nie jest wprost objęte, to ta bezwzględna, brutalna liberalizacja niesie skutki także dla prywatyzacji służby zdrowia, edukacji itd. To będzie po prostu wywierać takie konsekwencje. Jak była dyskusja jakaś tam przy tym układzie NAFTA, też mówiono, ile to miejsc pracy przybędzie, jak to się będzie rozwijało. Nikt nie mówił, że nastąpi taka dramatyczna destrukcja gospodarki Meksyku, tak? No powiedzmy, no, to już widać, to jest ten sam mechanizm. I jak powiedziałam, no nie możemy tego bagatelizować. I podsumowując to pierwsze pytanie, które tutaj padło, nie da się tych negocjacji przesunąć na inne tory. One po prostu prowadzą do czegoś, co właściwie trudne jest do ogarnięcia. Skutki są tego tak wielkie. Uważam, że Komisja Europejska, ani cała nawet Unia Europejska nie ma mandatu do tego, żeby coś takiego robić. Po prostu nie daliśmy jej do tego uprawnienia. Mówiąc krótko, to nie chodzi tylko o handel, ale o sprzedanie wszystkiego po prostu. Wszystkiego całego naszego życia, także społecznego. Bez względu na to, jak te zastrzeżenia są, czy zapewnienia, że to nie będzie dotykało, to dotknie po prostu. Ze względu na to, że mamy do czynienia nie z jakimś małym krajem, tylko z wielkim krajem, potęgą po prostu w gospodarce światowej i powinniśmy się przed tym bronić. I tyle, nie jesteśmy gotowi. Może kiedyś będziemy gotowi, ale teraz nie. I nie wiem, nie przewiduję w nadającej się przewidzieć w przyszłości, że Polska byłaby w stanie znieść konsekwencje tak wszechstronnego, liberalizacyjnego układu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesor. Proszę państwa, zanim oddam głos Marcinowi Wojtalikowi, jeszcze w sprawach organizacyjnych, ja tylko powiem tyle, że mieliśmy za mało czasu, a dynamika tej dyskusji pokazuje, że tego rodzaju spotkania są bardzo potrzebne. Nie dotknęliśmy nawet wszystkich obszarów, których powinniśmy tutaj dotknąć w tej dzisiejszej rozmowie. Myślę, że to jest początek jakiegoś cyklu spotkań, debat i dyskusji, które polskie społeczeństwo obywatelskie powinno zacząć toczyć wokół tej kwestii. No i myślę, że będziemy się razem z IGO do tej debaty przykładać i sądzę, że w wyniku tych dyskusji, a także rosnącej świadomości tego, jakie będą konsekwencje przyjęcia zapisów TTIP, ona się będzie mogła przenieść także na ulice polskich miast, jak to się dzieje w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych.
bo z doświadczenia wiem, że w takich sytuacjach klasa polityczna jest znacznie bardziej skłonna nastawić ucha na głos krytyki płynący z dołu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję naszym panelistom, prowadzącemu, a przede wszystkim Państwu. Niniejszym kończymy.